Tak myślę. To jest podcast o bioetyce, religii, kościele, cywilizacji i ewangelizacji. Zapraszam, Tomasz Terlikowski. To jest podcast Tak myślę, Tomasz Terlikowski. Witam i zapraszam. Zaczynamy jak zwykle od spisu treści. Mija kolejny tydzień wojny w Ukrainie i ten podcast także będzie w znacznym stopniu jej poświęcony. Zaczynamy od wizyty następcy świętego Andrzeja, patriarchy Konstantynopola w Polsce. Słowa, jakie w czasie niej padły, zostaną zapamiętane. Ale wizyta ta to przede wszystkim ważne wydarzenie na mapie światowego prawosławia, które dowodzi zasadniczych przesunięć na jego mapie. Sekretarz generalny Międzyparlamentarnego Porozumienia Prawosławnych poprosił rosyjskiego przedstawiciela Dmitrija Piewcowa o zdjęcie futbolówki ze skandalicznym znakiem Z. W tej części porozmawiamy także o ukraińskim prawosławiu, o podziałach w nim i o tym, dlaczego rosyjska cerkiew prawosławna może już niebawem stać się trzecią, a nie pierwszą co do wielkości cerkwią, czego jej zresztą szczerze życzymy. A potem słów kilka o ofiarowaniu Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Spotkanie między patriarchą Moskwy i papieżem może odbyć się jeszcze w tym roku, uważa rosyjska cerkiew prawosławna. Czy to dobry pomysł? I jeszcze moja osobista polemika z potakiwaczami i klakierami. W tym odcinku porozmawiamy także o tym, jak to jest być żonatym księdzem, a moim gościem będzie ksiądz Paweł Potoczny. I na koniec o tym, jak Putin walczy o wolność religijną, także aż świątynie płoną. A teraz zaczynamy. Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I był w minionym tygodniu w Polsce. To ważna wizyta, w czasie której padły ważne słowa. Patriarcha mówił m.in. niech Bóg was błogosławi, niech Bóg błogosławi wasze rodziny, niech wszyscy ludzie na całym świecie uczą się na przykładzie Polski, na tym bezinteresownym przykładzie, ponieważ tylko prawdziwa miłość i bezinteresowna solidarność są w stanie pokonać siły zła i są w stanie zaprowadzić pokój na przyszłość, mówił patriarcha Bartłomiej. Jestem tutaj po to, żeby spotkać się z milionami uchodźców, ale jestem tutaj również po to, żeby zachęcić uchodźców i wszystkich ludzi do okazywania istoty chrześcijaństwa, którą jest miłość w stosunku do bliźniego, a także dostrzeganie Chrystusa w każdym ze swoich bliźnich, mówił patriarcha. Zaznaczył także, że Polska wie, co znaczy cierpienie i zawsze szanowała wolność, w tym m.in. wolność słowa, wyznania, wiary i przede wszystkim prawo do życia. Chciałbym powiedzieć, mówił dalej, i zapewnić wszystkich państwa, że cały świat patrzy na to, w jaki sposób Polska, także inne kraje sąsiadujące z Ukrainą, powitały i otworzyły swoje granice i swoje serca na tym błogosławionym kontynencie dla uchodźców z Ukrainy, mówił patriarcha Konstantynopola. I te słowa zostaną z nami, ale przede wszystkim zostaną z wieloma setkami tysięcy Ukraińców, tych prawosławnych, którzy tutaj przybyli. I to niezależnie od tego, czy są z jurysdykcji patriarchatu Konstantynopola, czy z jurysdykcji patriarchatu Moskwy. Dla nich teraz patriarcha Bartłomiej jest rzeczywiście ojcem. Ojcem, który przyjechał ich umocnić, który przyjechał ich wspierać, który pokazał im prawdziwe, piękne oblicze prawosławia. Ta wizyta ma jednak także inny wymiar. Jeśli można mówić o geopolityce eklezjalnej, to trzeba powiedzieć, że z tej perspektywy zaproszenie patriarchy Konstantynopola do Polski przez prezydenta Andrzeja Dudę było naprawdę genialnym posunięciem. Metropolita Sawa, który w sporze o autokefalię dla prawosławnej cerkwi Ukrainy zajmował stanowisko odrzucające tomos Bartłomieja I i autokefalię dla cerkwi ukraińskiej. Była to jedna z dwóch poza Moskwą cerkwi, która przyjmowała takie właśnie stanowiska, będzie musiał stanąć ramię w ramię. Już stanął ramię w ramię z patriarchą Konstantynopola, z którym, przypomnijmy, patriarcha Cyryl zerwał relacje kanoniczne, dokonując de facto schizmy. Metropolita Sawa będzie się także i spotyka się przecież z uchodźcami, towarzyszy Bartłomiejowi I, a to wszystko jest bardzo ważny sygnał dla Cyryla, który zadowolony z tych decyzji zdecydowanie nie będzie. Moskwa od dawna chce odseparować bliskie sobie cerkwie słowiańskie, od Konstantynopola. I właśnie
ruch prezydenta Andrzeja Dudy. Ta wizyta patriarchy Bartłomieja w Polsce zdecydowanie w tym zaszkodzi. Zobaczyliśmy także dzięki tej wizycie, jak wygląda dyplomacja Konstantynopola, jak ona sobie radzi, jak próbuje przekonywać do swoich racji także innych prawosławnych. To bardzo ważne wydarzenie, którego skutki zobaczymy o wiele później. Zobaczymy wtedy, kiedy być może na przykład Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławnych uzna jednak autokefalię Prawosławnej Cerkwi Ukrainy, albo będzie wspierał ruchy, których celem będzie połączenie obu autokefalicznych cerkwi. Niezależnie od tego, czy tak się stanie, czy nie, już wiadomo, że na relacjach moskiewsko-warszawskich w wymiarze prawosławnym pojawi się poważna rysa, a to naprawdę bardzo dobrze, bo im silniejszy Konstantynopol, tym lepsze prawosławie, im słabsza Moskwa, tym lepiej dla wszystkich. A teraz o bardzo ciekawym wydarzeniu, jakie dokonało się w czasie spotkania online międzyparlamentarnego porozumienia prawosławnych. Sekretarz generalny właśnie tej grupy, Grek Maksimos Harakopoulos, poprosił delegata ze strony rosyjskiej, Dmitrija Piercowa z partii Nowej Ludzi, żeby ten zdjął z głowy w czasie spotkania futbolówkę z literą Z. Przypomnijmy, że jest to symbol porównywalny już w tej chwili ze swastyką, symbol inwazji, agresji rosyjskiej na Ukrainę. Symbol, który, nie bójmy się tego słowa, naziści rosyjscy, putinowcy rosyjscy noszą na swoich ubraniach, żeby zamanifestować radość z tego, że zaatakowano niewinne, bezbronne państwo. Piercow nie podporządkował się tej decyzji, więc sekretarz generalny powtórzył tą prośbę i wreszcie on opuścił spotkanie, przebrał się i wrócił już bez tej czapki. To bardzo ważny gest greckich prawosławnych, którzy uświadamiają, że świat prawosławny w swojej ogromnej większości, poza cerkwią rosyjską i niestety poza częściowo cerkwią serbską, jest absolutnie przeciwko tej inwazji. A już za chwilę o skomplikowanej sytuacji wewnątrz ukraińskiego prawosławia porozmawiam z ojcem profesorem Markiem Blazą, jezuitą. A moim Państwa gościem jest ojciec profesor Marek Blaza, teolog, birytualista, opiekun młodzieży ukraińskiej, grecko-katolickiej w Warszawie. Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam serdecznie, szczęść Boże. Nie dodałem, że jezuita i wykładowca Kolegium Bobolanum Akademii Katolickiej w Warszawie. A porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda ukraińskie prawosławie w tej chwili. To jest takie pytanie, które wraca w związku z tym, że ludzie widzą informacje o ukraińskiej cerkwi prawosławnej, o prawosławnej cerkwi Ukrainy. Co jakiś czas słyszą jeszcze o patriarchacie kijowskim, którego wprawdzie no, już nie powinno być, ale jak się zdaje jeszcze jest, chociaż akurat patriarcha Filaret może nie jest najbardziej obecny w czasie tej wojny. Więc spróbujmy zacząć może od lat 20., czyli od momentu, kiedy na Ukrainie pod wpływem Petlury zresztą, który był socjalistą, wszystko wygląda, że masonem, jak był praktykujący, to nie wiem, nie chcę go oceniać, no ale powstaje ukraińska autokefaliczna cerkiew prawosławna, która oczywiście nie jest uznawana przez pozostałe cerkwie, ale która jest takim pierwszym w epoce nowożytnej, tak powiedzmy, ukraińskim bytem kościelnym z dyskusyjną kanonicznością, bo tam, jeśli dobrze pamiętam, biskup był wyświęcony przez grupę prezbiterów, czyli no, nie została zachowana naturalna sukcesja apostolska, chociaż część prawosławnych teologów, także rosyjskich, pisało, że jakby się połączyli właściwie, to i to byśmy uznali. Więc zacznijmy od tego momentu, bo to jest chyba historycznie pierwszy byt taki autokefaliczny, z dyskusyjną kanonicznością, ale ukraińskich prawosławnych. Zdecydowanie z dyskusyjną, tym bardziej, że później ta struktura również istniała na terytorium Generalnego Gubernatorstwa i raczej też współpracowała z władzami okupacyjnymi, bo trzeba pamiętać, że Lwów już po rozpoczęciu się tak zwanej wojny ojczyźnianej, czyli po 22 czerwca 1941 roku, obwód lwowski został przyłączony do tego państwa kadłubowego, nieuznawanego też zresztą przez świat, czyli Generalne Gubernatorstwo. To właściwie ostatni raz paradoksalnie, kiedy Lwów znajdował się w granicach
no, pozostałości państwa polskiego, oczywiście to tylko geograficznie. I stąd ten kościół autokefaliczny właśnie tutaj się pojawia, ale on również pojawia się w Stanach Zjednoczonych i w diasporze. I on będzie czekał jakby na swój czas, żeby później wrócić na Ukrainę. I te struktury nigdy przez nikogo właściwie nie zostały uznane. To były pewne takie próby utworzenia swojej niezależnej cerkwi. Trzeba pamiętać, że w tym czasie, już do II wojny światowej, istniał polski autokefaliczny kościół prawosławny, który też nie był uznawany przez patriarchat moskiewski, ponieważ tenże z kolei kościół otrzymał autokefalię z Konstantynopola w 1924 roku. Tomos wydał patriarcha Grzegorz VII. Dodajmy, że oni się potem tego Tomosu zrzekli tej autokefalii i otrzymali ją ponownie. Tak, w 1948 roku patriarcha Aleksy I nadaje autokefalię, czyli no już wiadomo, jest PRL. I warunek był taki, ja wam nadam autokefalię pod warunkiem, że ta pierwsza była nieważna i nie była. No i teraz jest tak, na przykład to widać w różnych kościołach prawosławnych świata, że niektóre wymieniają co do hierarchii, bo zawsze się wymienia zwierzchników kościołów według utworzenia autokefalii, więc niektórzy stawiają Polskę przed Albanią, niektórzy po, bo w międzyczasie Albania też wybiła się do autokefalii. Więc w miejsce właśnie tej autokefalii polskiej z Konstantynopola pojawia się w tym kadłubowym generalnym, państwie kadłubowym zwanym Generalne Gubernatorstwo, pojawia się ta cerkiew, no, która też miała znaczenie polityczne. Wiadomo też, że była część Ukraińców, która wprost kolaborowała z Niemcami, a niektórzy bardziej chcieli może stworzyć nawet swoje niezależne państwo ukraińskie, zdystansować się od Niemiec, co się jednak nie udało. Taka i to autokefaliczne, jakie miało stanowisko wobec państwa niemieckiego? Była raczej po stronie... Raczej była, powiedzmy, przynajmniej tak delikatnie przychylna, tak? To znaczy, bo w końcu dostali pozwolenie na działalność też, a można się domyślać, że również władze okupacyjne niemieckie chciały wykorzystać tę strukturę do swoich celów. Potem przychodzą, rozumiem, Sowieci, także rosyjska cerkiew prawosławna razem z Sowietami, która także odradza się bardzo mocno w związku z Wielką Wojną Ojczyźnianą. Stalin, można powiedzieć, wykorzystuje prawosławie rosyjskie do tego, żeby budować entuzjazm wojenny w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. No i jak wchodzą te siły sowieckie, to one, te ukraińskie struktury niezależne, te, które się jakoś dogadywały z Niemcami, niszczą kompletnie. To znaczy bycie prawosławnym Ukraińcem jeszcze z autokefalicznego kościoła niekanonicznego, to w zasadzie była kara śmierci. Trochę tak jak być grekokatolikiem. No, może trochę lepiej, ale nie dużo. Tak, no to zdecydowanie to było. Oczywiście, że tutaj to wszystko było w kontekście walki komunizmu z nazizmem i dlatego, no wiadomo, że tamta cerkiew, skoro działała w Generalnym Gubernatorstwie, czyli to byli kolaboranci, w związku z tym trzeba te struktury zlikwidować i też i kogo trzeba, to też trzeba go zabić, tak? Trzeba wrogów ludu również pozabijać i dlatego, kiedy już Związek Radziecki opanowuje to terytorium zachodniej Ukrainy, no i powstaje też Polska Rzeczpospolita Ludowa, no to oczywiście ten kościół ukraiński został zdelegalizowany i właściwie wchłonięte, te struktury zostały wchłonięte przez prawosławie patriarchatu moskiewskiego, przy czym, tak jak już wspomniałem, w 1948 roku na terytorium Polski powstaje formalnie autokefalia nadana z Moskwy. I to jest autokefalia, no to trzeba podkreślić, nie jest ona podważana w prawosławnym świecie. Wszyscy uznają te autokefalie. Mówimy o Polsce. Rozumiem, tak, że ten autokefaliczny kościół trwa nadal w Stanach Zjednoczonych, czy na emigracji bardzo licznej, o tym się czasem w Polsce zapomina, ale emigracja ukraińska i w Stanach Zjednoczonych, i w Kanadzie to jest bardzo silna sieć, też z ogromną liczbą rozmaitych wspólnot prawosławnych, tak powiedzmy uczciwie, i tam ona przez te 40 kilka, 50 lat okupacji sowieckiej
radzieckiej, tak by trzeba pewnie powiedzieć o tym, szczególnie dla zachodniej Ukrainy, bo oczywiście na wschodniej Ukrainie ta okupacja trwa o wiele dłużej. Ona trwa na obczyźnie i wraca przynajmniej w jakiejś formie po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę. Tak, to trzeba by jeszcze tutaj dodać, że jak się zakończyła II wojna światowa, to z tych struktur, czy prawosławnych, czy grecko-katolickich, wielu duchownych właśnie wyemigrowało do Kanady i do Stanów Zjednoczonych. Nawet podkreślę bardziej do Kanady, bo niektórzy mówią, że drugą stolicą Ukrainy jest Winnipeg, czyli w Kanadzie, tak jak dla Polaków Chicago w Stanach Zjednoczonych. I faktycznie dlatego, jak już rozpada się Związek Radziecki i powstaje niezależne państwo ukraińskie, część duchownych, również grecko-katolickich, o tym może później będziemy mówić, i prawosławnych, zwłaszcza tej właśnie struktury ukraińskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego, wracają z powrotem na terytorium Ukrainy. Ale to będzie kościół mniejszościowy. No właśnie, bo nie powiedzieliśmy jeszcze o tym większościowym, bo cały czas na terenie Ukrainy z mniejszymi lub większymi możliwościami, bo Stalin poszerza te możliwości, Chruszczow, co jest pewnym paradoksem po śmierci Stalina, bardzo ogranicza prawa prawosławnych, wprowadza ponownie ateizacyjną politykę, chociaż już nie delegalizuje prawosławia. Przynajmniej, bo akurat kościół grekokatolicki jest nielegalny w zasadzie do upadku komunizmu. No ale prawosławni... Do Gorbaczowa, tak. Prawosławnie jakoś mogą działać. No i w tym czasie działa na Ukrainie, rozumiem, rosyjska cerkiew prawosławna, a konkretnie ukraińska cerkiew prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego. Tak. Pierwotnie ona miała strukturę tak zwanego egzarchatu, czyli miała pewną tam autonomię, taką jak dzisiaj ma białoruski kościół prawosławny. Tam też jest egzarcha. Egzarcha to jest taki hierarcha wyższy rangą od metropolity, ale niższy od patriarchy. I właściwie ta autonomia... No tak, a to tutaj doprecyzujmy, bo w Polsce mamy metropolitę przecież. Tak, zwierzchnikiem Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej jest metropolita Sawa, który jest niezależny od Moskwy. Tak. Ale rozumiem, że w hierarchii on jest niżej od egzarchy na przykład białoruskiego. Co do tytulatury, tak. Natomiast egzarcha, sam urząd egzarchy, to jest taki legat patriarchy, prawda? To znaczy, nigdy egzarcha nie jest jakby, jego władza nie jest władzą zwyczajną, tylko jest taką władzą zastępczą, więc to jest... Delegowaną taką ma w tej chwili epifanię. To jest oczywiście tytuł świecki, takim typowym, znanym z historii egzarchą był egzarcha raweński, to był świecki oczywiście urząd, ponieważ w Rawennie po podziale Cesarstwa Rzymskiego na wschodniej i zachodniej, w Rawennie znajdowała się siedziba egzarchy Cesarstwa Wschodniego, prawda? I dlatego jak Odoaker zdobył Rzym w 476 roku, to odesłał insygnia cesarza zachodniego do Rawenny, do egzarchy cesarza wschodniego. Także tu trzeba też pamiętać, że wiele tych tytułów, które są w kościele, one mają swoje źródło z tytulatury świeckiej. Ale wracamy do egzarchatu Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, czy dokładnie wtedy jeszcze ukraińskiego egzarchatu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, a później on się będzie powoli zmieniał. Znaczy ta struktura staje się coraz bardziej niezależna, jeśli ja dobrze rozumiem. Najpierw co się dzieje? Najpierw umiera patriarcha Pimen i po jego śmierci, zgodnie z prawem, które obowiązuje w patriarchacie moskiewskim, następuje tak zwane międzypatriarszestwo, czyli interregnum, prawda? Między patriarchacie dosłownie, czyli wakat stolicy moskiewskiej. I do czasu zwołania soboru lokalnego, soboru elekcyjnego, zostaje wybranym na tak zwanego locum tenensa, albo po rosyjsku miesto blustitiela, czyli stróża tronu patriarszego, metropolita kijowski Filaret Denysenko, który tu będzie cały czas... Bardzo ważną postacią będzie bardzo ważna postać tej historii. I on oczywiście, skoro został wybrany na taki urząd jak miasto blustitiel, czyli stróż tronu patriarszego, to na pewno można się domyślać, że liczył na to, że to jest pierwszy krok ku temu, żeby został wybrany na patriarchę. Zanim przejdę do samego wyboru,
patriarchy, to trzeba podkreślić, że do tego momentu Filaret był bardzo antyukraiński, karał księży za to, że mówili kazania po ukraińsku, za wszelkiego rodzaju obnoszenie się z ukraińskością, że to nacjonalizm, choćby nawet flaga tak samo żółto-niebieska, że to absolutnie niedopuszczalne. W związku z tym, kiedy nie zostaje on wybrany na patriarchę, bo z tego powodu, że został wybranym patriarcha Aleksy II, który był wcześniej metropolitą Tallina, czyli no, zresztą... Stary niemiecki ród tak, Estonii, trzeba powiedzieć, kapłański tak, zresztą tak, dodatkowo. Tak, on nazwisko Ridiger, prawda, tak, niemieckie. No i się metropolita Filaret rozczarował tym, wrócił na Ukrainę i zaczął współpracować z Leonidem Krawczukiem, pierwszym prezydentem Ukrainy, i zaczął robić pewne kroki ku utworzeniu autokefalii. No i starał się zwołać sobór lokalny na terenie Ukrainy, który by ogłosił autokefalię. No i wtedy się spotkał z oporem. Większość jednak hierarchów nie chciała tego. W związku z tym oni z kolei zwołali sobór lokalny, który zdjął z urzędu metropolitę Filareta, a w końcu doszło do tego, że został nie tylko zdjęty z urzędu, ale w ogóle został usunięty ze stanu duchownego i ze stanu mniszego. Tu dochodzimy do bardzo kluczowej informacji, dlatego że oczywiście z perspektywy katolickiej to nic nie znaczy. To znaczy dalsze jego święcenia kapłańskie, gdyby on kogoś święcił, czy kapłańsko, czy biskupie, byłyby ważne, ale niegodne. Ale z perspektywy prawosławnej sprawa jest przynajmniej bardziej skomplikowana. Tak powiedzmy łagodniej, ponieważ rosyjska cerkiew prawosławna uważa, że on już nie ma łaski. Jeśli nie ma łaski, to wszystkie udzielone przez niego sakramenty są nieważne. Odtąd są nieważne. I tak. To oznacza ni mniej, ni więcej, tylko że tak naprawdę cała struktura, która była przez niego zarządzana, to się wtedy nazywało Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego, to są przebierańcy. W rosyjskich mediach pisano o nim obywatel Denysenko. Tak. Nawet nie używano formuły patriarcha, pan Denysenko, tak, albo pan Denysenko, tak. No to znaczy ja do tego jeszcze nie doszedłem, na razie go tylko został usunięty ze stanu duchownego i ze stanu zakonnego. Ale właśnie on utworzył tę strukturę paralelną do tej struktury kanonicznej, właśnie Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego. I w związku z tym ta struktura no, jest strukturą niekanoniczną, tak? Czyli nieuznawaną przez resztę prawosławnego świata. Przy czym trzeba powiedzieć, że to jest dobry organizator, bo on naprawdę z małej grupki hierarchów utworzył dosyć silny kościół narodowy, prawosławny, który oczywiście, że z punktu widzenia kanonicznych kościołów, no to są przebierańcy i nawet tak określano ich nawet w telewizji, kiedy siedział duchowny, który podlegał pod patriarchat moskiewski, to tak mówił o patriarchy Filarecie. I teraz jeden element dodajmy, bo też nie cieszył się specjalnym uwielbieniem patriarcha Filaret, nie tylko dlatego, że stworzył odrębny kościół, ale zarzucano mu również, nazwijmy mu to, kwestie obyczajowe. Pojawiały się informacje o jego dzieciach, co w przypadku mnicha, a tym jest metropolita czy patriarcha, no jest zarzutem dość istotnym. No i pojawiały się też uwagi o jego trudnym charakterze, tak powiedzmy, no takim zamordystowskim. No, despotyczny charakter, to prawda, który no, nawet teraz jeszcze trochę wychodzi, a to później może o tym możemy wspomnieć. I faktycznie były kwestie obyczajowe. Natomiast no to też pokazywało trochę kondycję tego kościoła. No, też wielu tych księży to biednie jak mysz kościelna. Sam pamiętam jeszcze, jak ta struktura istniała, to wielu księży patriarchatu kijowskiego przyjeżdżało do Polski na budowlach pracować. Czyli on w niedzielę na przykład, jeśli on miał parafię gdzieś na zachodniej Ukrainie, to
to w niedzielę odprawiał, a potem na tydzień wyjeżdżał do Polski, pracował i wracał na niedzielę. Się, zarzuty odnoszą się do Filareta, nie do jego duchownych. To warto podkreślić, że to była struktura, która była bardzo patriotyczna, bardzo mocno zaangażowana w budowę Ukrainy i powolutku zdobywająca sobie także sympatię zwykłych Ukraińców. To oczywiście jest bardziej skomplikowane, bo to zależy gdzie, ale rzeczywiście z mniejszościowego kościoła wydaje się, że oni się stali, to jest bardziej skomplikowane, ale tak, w tej chwili no, w tej chwili już chyba większościowym, to znaczy pamiętając też, że taki przeciętny Ukrainiec, on wie, że jest prawosławny, niekoniecznie do jakiej cerkwi chodzi. Chodzi do najbliższej, albo do tej, którą najbardziej lubi. Albo do tej chodzi, a do tamtej nie chodzi. Tak. Raczej jest tak, że ma zakodowane, do której się chodzi, do której się nie chodzi. A czy to jest taka cerkiew, czy inna, to już, to prawda, czasami sami oni nie wiedzą. Zresztą na Ukrainie to jest ten problem, że może być tak, że proboszcz przechodzi po prostu z jednej jurysdykcji do drugiej z dnia na dzień. I dlatego, że każda parafia jest osobą prawną i takie rzeczy są po prostu możliwe. I tu dochodzimy do takiego pytania teologicznego, bo to jest jedno z tych pytań, które katolika, oczywiście łacinnika może bardziej tak męczy. To znaczy, jeśli to są wszystko przebierańcy, to jak mogą z dnia na dzień przejść do Patriarchatu Moskiewskiego i w tym momencie przestają być przebierańcami? Bo przecież nie ma procedury ponownego święcenia owych duchownych. Po prostu się ich przyjmuje. Czyli jeśli są w jednej strukturze, to są przebierańcami, bo łaska, która została im udzielona, jest, nie ma jej. Znaczy, to nawet nie jest tak, że jest niegodna, tak jak w kościele katolickim, ale nie ma jej. A jak przychodzą, to następnego dnia już jest. To znaczy, prościej jest przejść z kanonicznej do niekanonicznej struktury, tak? To znaczy, wtedy faktycznie wszelkie jakieś formalne sprawy są ograniczone do absolutnego minimum. Natomiast jeżeli przechodzi duchowny ze struktury niekanonicznej do kanonicznej, to biskupów zasadniczo się święci po raz... Biskupów. Tak, jeśli ten biskup był wyświęcony... Księży czasami tak, a czasami nie. Też zależy. Oczywiście, jeżeli on kiedyś, ten ksiądz, był wyświęcony w Patriarchacie Moskiewskim, potem przeszedł do Kijowskiego, a potem znowu wrócił do Moskiewskiego, no to się go już nie wyświęca, no bo tamte pierwsze święcenia były ważne. Ciekawe, co jest, profesor mówi, bo na przykład metropolita Hilarion pytany o to, to jest druga osoba rosyjskiej cerkwi prawosławnej, ostatnio udzielił takiego wywiadu na temat ponownego zjednoczenia cerkwi. No i na pytanie, jak to zrobić, skoro oni nie mają łaski, odpowiedział, poradzimy sobie z tym, Kościół sobie z tym poradzi. Natomiast nie padła tam deklaracja, że będą kogokolwiek ponownie święcić, że cokolwiek takiego się wydarzy. Nie, to panie redaktorze, to nigdy nie ma tak, w tych, że tam ktoś powie, że tak będziemy robić, albo tak będziemy robić. Tylko jedni będą stosować akrybię prawną, czyli idziemy według przepisu, taki strajk włoski, albo oikonomia, no tak... No, troszkę trzeba być wyrozumiałym, więc istnieje też taka możliwość, interpretacja taka, że ten kapłan, który otrzymał te święcenia, które, no powiedzmy, w cudzysłowie nieważne, bo to właśnie, to nie chodzi o to, czy one są ważne, nieważne, bo to jest termin prawny w ogóle, prawda? To nie jest termin teologiczny, czy święcenia są ważne, czy nieważne. One są, powiedzmy, tak lepiej powiedzieć, one są martwe. I kiedy on przechodzi do struktury, to ożywają. Tak jest, to one ożywają i wtedy już wszystko jest prawdziwe. To jest tak, jak wracając do tego biskupa, o którym żeśmy mówili. Biskup to jest trochę jak taka lampka, która świeci. Lampka świeci dlaczego? No bo jest podłączona do prądu i dlatego świeci. Ale jak się wyciągnie wtyczkę z gniazdka, to lampka zostaje, ale już nie świeci. To znaczy biskup jest, ale nie ma już łaski. Nie. A jak się z powrotem włączy, no to znowu świeci. W większym skrócie wszystko zależy od tego, czy są w jedności z Moskwą, czy nie. Znaczy, to już tak parafrazując w praktyce. Te dwa kościoły, czy w zasadzie trzy kościoły, bo mamy autokefaliczne, mamy Patriarchatu Kijowskiego i mamy Patriarchatu Moskiewskiego, one istnieją obok siebie przez całe lata. I tak naprawdę 4 lata temu patriarcha Konstantynopola, który bardzo sprawnie prawnie, bo to jest niezwykle inteligentny, jeden chyba z najinteligentniejszych prawosławnych hierarchów na świecie, wprawdzie otrzymał list od Moskwy, że Filaret przestaje być, jest wydalony ze stanu
duchownego, czy pozbawiony postrzeżeń mniejszych i pozbawiony święceń kapłańskich i biskupich, ale nie skwitował, znaczy nie odpowiedział na ten list. Mówiąc inaczej, dostał go, ale nie przyjął go do wiadomości. I wiele lat później, w porozumieniu z prezydentem Poroszenką, to też trzeba powiedzieć, bo to też były działania polityczne, zwołuje sobór, na którym wydaje tomos powołujący egzarchat prawosławnej cerkwi Ukrainy, ale co bardzo istotne politycznie. Decyduje, i to bardzo jasno jest zadeklarowane, że zwierzchnikiem owego kościoła nie może być Filaret. Że jeżeli Filaret, to nie będzie tomosu. Epifaniusz, to jest młody biskup, uczeń, współpracownik Filareta, przez niego naznaczony, chociaż on chciał kogo innego wybrać, to też jest charakterystyczne, ale no też jest jego bliskim współpracownikiem. Sam Filaret się obraża, na początku wchodzi, potem wychodzi, jest zwierzchnikiem własnego kościoła z powrotem. Ale to jest ten moment, w którym zaczyna się spór kanoniczny, już bardzo ostry, bo mamy nie sytuację, w której mamy cerkiew kanoniczną i niekanoniczną, tylko mamy sytuację, w której mamy cerkiew kanoniczną uznaną przez Moskwę i cerkiew kanoniczną uznaną przez Konstantynopol i nieliczne kościoły prawosławne, które opowiadają się po jednej lub po drugiej stronie. Większość decyduje się nie zabierać głosu, jak twierdzą moi znajomi prawosławni komentatorzy, żeby nie doprowadzić do pełnego rozłamu, który i tak się pojawił przy okazji pan prawosławnego soboru, który Rosja w dużej mierze zablokowała. Tak, no to co pan mówi o tych innych kościołach, to tutaj dodajmy, chodzi o kościoły autokefaliczne świata, prawda? Tak. Patriarchaty czy inne autokefalii. Żeby tu sprecyzować. Dlatego, że na samej Ukrainie oprócz tych dwóch kanonicznych struktur istnieją też inne, takie powiedzmy kościoły niszowe, prawda, jak na przykład kościół prawosławny, autokefaliczny, odnowicielski, biskup Ihor Isyczenko był zwierzchnikiem tego kościoła. On w ogóle dokonało się samo rozwiązanie tego kościoła. Więc też trzeba pamiętać, tutaj takie też są, ale tymi się już nie będziemy, tymi niszowymi zajmować, ale warto o tym wiedzieć. I teraz trzeba jeszcze raz spojrzeć na to. To było tak, że właściwie do 2018 roku mamy te trzy kościoły. Jeden jest kanoniczny, dwa niekanoniczne. I faktycznie Patriarchat Konstantynopola, dlaczego mógł w ogóle wszcząć tę procedurę utworzenia autokefalii? Znaczy tutaj bardzo istotnym momentem było to, że na soborze Pan Prawosławnym na Krecie w 2016 roku cztery kościoły autokefaliczne nie przybyły. I pierwotnie to miały być jeszcze w styczniu, jak było te takie zgromadzenie przygotowawcze, to wyglądało w ten sposób, że nie będzie Patriarchatu Antiocheńskiego. Patriarchat Antiocheński dlatego, że jest skłócony z Jerozolimskim, więc wiadomo, że jak ci przyjadą, to tam ci nie przyjadą. Potem Patriarchat Gruziński, dlatego, że tam był dokument o ekumenizmie, a dla Gruzinów to jest herezja wszystkich herezji. Bułgarzy też nie, dlatego, że szkoda czasu i pieniędzy. I Serbowie mieli nie przyjechać. Ale w kwietniu 2016 roku Patriarchat Moskiewski ogłasza, że nie przybędzie na ten sobór i wtedy Serbia ogłosiła, że przyjedzie. Tak. No i przybyli, nie było Patriarchatu Moskiewskiego. I Patriarchat Konstantynopola, a trzeba pamiętać, że to jest wielowiekowa tradycja też bizantyjska, dyplomacji bizantyjskiej, czyli polityka małych kroczków. Tak. Idziemy do przodu małymi kroczkami. No, nieobecni nie mają racji. Nie mogą głosować. Tak, i chcieliśmy rozmawiać na temat problemu na Ukrainie Kościoła Prawosławnego, no ale Moskwa nie przyjechała. W związku z tym Konstantynopol mówi, musimy to wziąć w swoje ręce. Dlaczego Konstantynopol uważa, że może tutaj ingerować? No bo trzeba pamiętać, że na dzień dzisiejszy formalnie metropolia kijowska, czyli ten ukraiński kościół prawosławny, ten kanoniczny, wchodzi w skład Patriarchatu Moskiewskiego. Ale proszę pamiętać, że od chrztu
świętego Włodzimierza, 988 do 1686 roku metropolia kijowska podlegała pod patriarchat Konstantynopola. I teraz jest to przekazanie tej metropolii też nie jest do końca wytłumaczone. To znaczy oficjalnie się mówi, że patriarcha Konstantynopola wtedy sprzedał tę metropolię Moskwie. I teraz jest tak, Moskwa uważa, że to przekazanie jest trwałe na zawsze. A Konstantynopol mówi, nie, myśmy z patriarchy moskiewskiego wobec metropolii kijowskiej uczynili z patriarchy moskiewskiego egzarchę, właśnie, czyli delegata do zarządzania tą metropolią, ale my w każdym momencie możemy mu tę delegację odebrać. Tak? I dlatego Konstantynopol na podstawie tych właśnie faktów historycznych i prawnych związanych z metropolią kijowską, uważa, że ma prawo legalnie zaingerować w sprawy kościoła kijowskiego, metropolii kijowskiej, czy w ogóle kościoła ukraińskiego. I co teraz się dzieje? Faktycznie Filaretowi dają do zrozumienia, Konstantynopol daje do zrozumienia, że podstawowym problemem to jest wasza świątobliwość, w sensie do Filareta, prawda? Dlaczego? No bo jak może Konstantynopol nadać autokefalię strukturze, na czele której stoi patriarcha? Tak? No jak można patriarchatowi nadać autokefalię? Tak, no to jest niedorzeczne. I dlatego było wiadomo, że on sobie niech ten tytuł niech ma, bo wiadomo, że sobie nie da go odebrać. Niech sobie ma i niech idzie na zasłużoną emeryturę. Zresztą to jest obecnie bardzo już wiekowy hierarcha, prawie 100 lat ma. No, jego kontrkandydat do patriarchatu moskiewskiego już nie żyje od dawna, tak, już jest jego następca. Tak, oczywiście. To znaczy był ten Władimir Sabodan i teraz jest metropolita Onufry. I teraz właśnie, i teraz w 2018 roku najpierw patriarcha Konstantynopola tworzy z tych dwóch struktur niekanonicznych kościół lokalny, bo to jeszcze jest bez autokefalii, on po prostu tworzy i tu jest cały ten problem, to też trzeba to podkreślić. Tworzy z niekanonicznej struktury strukturę kanoniczną. I teraz faktycznie, jeżeli tak to robi Konstantynopol, to trzeba też trochę wskoczyć w skórę tych duchownych patriarchatu moskiewskiego, prawda? To znaczy najpierw tyle lat mówiono nam, że oni są niekanoniczni i nagle teraz oni z dnia na dzień bez żadnej pokuty, bez żadnego pokajania, od tak z dnia na dzień nielegalni stają się legalni, tak? No, święcono ich ponownie? Nie, nie. To wszystko uznał, uznał, że wszystko jest ważne. Tak jest, wszystko jest ważne. Więc, no i teraz, jeżeli na przykład liczono na to, że wielu duchownych przejdzie z patriarchatu moskiewskiego do tej nowej struktury, no to nie ma się co dziwić, że niewielu przeszło. No przeszło, trochę tam przeszło, ale niewiele. No właśnie też z tego powodu. Trzeba pamiętać, ja też znam wielu takich prawosławnych, pamiętam jeszcze nawet na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim, na którym wykładam, też byli studenci, którzy należeli do patriarchatu moskiewskiego, Ukraińcy. Patrioci. Tylko oni uważali, dla mnie bardzo ważne jest to, żeby być w kanonicznej strukturze. Prawda? No więc to też jest, no to też trzeba uszanować to. No to on działa, taki człowiek, zgodnie ze swoim sumieniem. Uważa, że to jest struktura. Tak, dodajmy, że też Moskwa bardzo mocno zareagowała też, bo ona podważyła wszystkie działania patriarchatu Konstantynopola, łącznie z Tomosem. W związku z tym zerwała w zasadzie, trzeba powiedzieć, jedność eucharystyczną. Przejdźmy właśnie do tego, że najpierw w 2018 roku jest ta struktura nowa. Ona wybiera zwierzchnika, tego właśnie metropolitę Epifaniusza. I 6 stycznia 2019 roku ta struktura otrzymuje Tomos autokefalię. Dlatego też no, na początku naszej rozmowy wspomniałem o tym Tomosie dla Polski, prawda? Tak, bo tak, to tak, jest tak. Dosyć, bo to jest pewna taka analogia, coś, to jest podobieństwo. I dlatego kościół, no i teraz ten kościół jest autokefaliczny. Mamy dwa kościoły autokefaliczne, ukraiński kościół prawosławny, który podlega pod patriarchat moskiewski, i kościół prawosławny na Ukrainie, czy kościół prawosławny Ukrainy, PCU, po ukraińsku Prawosławna Cerkwa Ukrainy, która powstaje z nadania Tomosu
tej strukturze. I teraz faktycznie Moskwa mówi, że w takim razie my zrywamy jedność eucharystyczną z Konstantynopolem. A Konstantynopol mówi, a my z wami nie zrywamy jedności. To jest typowo wschodnie właśnie, to człowiek z zachodu. Kompletnie nie wie, o co chodzi. Nie, tak. I teraz co robią inne kościoły prawo, autokefaliczne? Część, jak ja to mówię, może to, przepraszam, że taki kolokwializm użyję, ale zachowuje postawę tak zwana przyczajka z przyuważką, prawda? Czyli tak, no patrzymy teraz, co będzie, prawda? Patrzymy, jakie będą dalsze wydarzenia. Oni są przyzwyczajeni, bo też pamiętajmy, to nie jest pierwsza sytuacja w historii prawosławia, w której jedna cerkiew lokalna wyklina albo zrywa relacje z drugą. Bezpiecznie jest przeczekać tam 100-200 lat z perspektywy prawosławnej, to jest żaden okres. Tak. Czekamy, jest. Co się wydarzy dalej. Tak jest, dlatego że Kościół nie ma się nigdzie co spieszyć, bo kwestia czasu, że będziemy zbawieni, to diabeł się musi tylko spieszyć, prawda? Bo on nie ma czasu, bo Pan Bóg był czas ograniczony. No, a my w Kościele mamy czas, bo tak. Kwestia i tak idziemy ku zbawieniu. Nie? Więc i ogromna większość cerkwi przyjmuje dokładnie taką postawę. Tak, ale niektóre faktycznie, zwłaszcza greckie, bo trzeba pamiętać, dlaczego greckie, greckojęzyczne. Dlatego, że od wielu, wielu lat wzrastało napięcie między Grekami i Słowianami. Oczywiście Słowianami, którym przewodzi Moskwa. I dlatego mamy z jednej strony Konstantynopol, Aleksandria, Antiochia, Jerozolima, czyli te najstarsze patriarchaty świata, one są greckie. Tak, to są greckojęzyczne patriarchaty. Oczywiście tam można odprawiać po arabsku, ale generalnie... Hierarchowie są Grekami, Grekami tak powiedzmy. Są, tak, właśnie. Księża mogą plus być mamy, Arabami tak, czy Palestyńczykami, tak, ale hierarcha to jest hierarcha, tak. I on jest Grekiem. Tak jest, nawet w patriarchacie jerozolimskim obowiązkowo, tak. Prawda? Cypr tak samo, no Grecja tak samo, to Cypr jest też bardzo stara autokefalia. Się szczycą, że Sobór Efeski w 431 roku im nadał autokefalię. A z drugiej strony mamy Moskwę, mamy przede wszystkim Serbię, bo Serbia też częstokroć wspiera Moskwę, Bułgaria też... No i Polska także nie No i Polska, sparła. Tak tego mówię teraz tak hierarchicznie. Tak. Ziemia i metropolia ziem czeskich i słowackich, jak to się nazywa, prawda? To też, to są te struktury stojące bardziej po stronie Moskwy. No i jest jeszcze patriarchat rumuński, który jest taki neutralny, który może sobie na to pozwolić, bo to jest właściwie drugi co do wielkości kościół prawosławny świata. Tak? Bo jeżeli liczyć patriarchat moskiewski cały razem z Ukrainą, to, no to wtedy Rumunia jest druga co do wielkości. No i wiadomo, oni się szczycą tym, że nie są ani Słowianami, ani Grekami. I faktycznie mają swoją taką tradycję, która nie jest ani czysto grecka, ani czysto słowiańska. No i są Gruzini, którzy generalnie też prowadzą swoją politykę, ale to jest mały kościół, więc jeszcze teraz trochę tam poraniony przez, no wiadomo, przez te okupacje. W większym skrócie można powiedzieć, cztery cerkwie wsparły autokefalię dla Ukrainy. Greckie. To jest oczywiście greckie. To jest Konstantynopol, to jest Aleksandria, to jest Cypr i to jest Grecja. Tak. Trzy, jeśli dobrze pamiętam, wprost nie wsparły. I to jest Polska, no to jest oczywiście Rosja i to jest, tu nie pamiętam, czy Bułgaria, czy Serbia. No ale jeden z kościołów... To Bułgaria. To jest Bułgaria. Tak. I Bułgaria. A reszta rzeczywiście przyjęła postawę. Tak, czekamy. Czekamy, tak jest, tak. To znaczy, no Polska powiedziała wyraźnie tutaj, że to nie uznają, nie tak. Uznaje tej struktury. To jest ważne też zaraz dla nas, naszego punktu widzenia uchodźców, że tak to wygląda. Tutaj trzeba pamiętać, że wydaje się, że jednym też z takich ważnych elementów, nie uważam, że to jest najważniejszy i najistotniejszy, to był taki, że polski autokefaliczny kościół prawosławny miał, że tak powiem, pewne konflikty z tak zwanym z tym patriarchatem kijowskim jeszcze, jak on istniał. Polegał on na tym, że taki klasztor w Ujkowicach koło Przemyśla, on zapraszał założony hierarchów. Przez Paulinów do byłych Paulinów, tak, którzy są bardziej prawosławni od wszystkich prawosławnych.
jak to zwykle wtedy bywa w takich sytuacjach, i oni tam zapraszali hierarchów Patriarchatu Kijowskiego. I dlatego Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny no w rezultacie tego wszystkiego najpierw zawiesił działalność, a potem w ogóle zlikwidował działalność tego monasteru. To znaczy on działa dalej, tylko że już nie pod auspicjami Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Myślę, że to też miało wpływ na decyzję Kościoła w Polsce prawosławnego. To wszystko prowadzi do takiego bardzo skomplikowanego obrazu kościelnego, no bo na samej Ukrainie mamy, poza mniejszymi, dwie główne cerkwie, jedna jest kanoniczna dla jednych, druga jest kanoniczna dla drugich. Mamy jeszcze w tej chwili w czasie wojny ruchy tektoniczne wewnątrz ukraińskiej cerkwi prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. One wcale nie prowadzą tak wprost do prawosławnej cerkwi Ukrainy, no ale już przynajmniej kilka diecezji, a dokładnie zgromadzenia duchownych, nawet niekoniecznie biskupi podjęli tą decyzję, ale duchowni, tak zwane zgromadzenia duchownych podjęło decyzję, to już jest prawie połowa, dobrze ponad 1/3 mówi, nie wymieniamy patriarchy Cyryla, uczciwie trzeba powiedzieć, nie muszą. Muszą wymienić metropolitę Onuforego. No ale jest to gest istotny, pokazujący, że nie chcą mieć wiele wspólnego z Patriarchatem Moskiewskim. W tej chwili już 5 diecezji, w tym diecezja kijowska, której bezpośrednim zwierzchnikiem jest metropolita Onufry. Jeśli chodzi o taki układ hierarchiczny, to jest druga osoba Patriarchatu Moskiewskiego. Znaczy, oczywiście nie politycznie, ale czysto hierarchicznie, po Cyrylu. Także jego diecezja już zaapelowała do metropolity Onufrego o to, żeby poprosił Cyryla o autokefalię dla nich. Oni chcą mieć osobną autokefalię. To oczywiście nie ulega wątpliwości, że Cyryl im tej autokefalii nie udzieli, ale to otwiera jakieś drogi, o tak bym powiedział, tak się zdaje przynajmniej, do zbliżenia tych dwóch cerkwi i do... Bo ojciec już mówił o tym, że to zawsze jest jedna z tych dwóch zasad, to ekonomia i tak dalej. Akrybia, tak. I akrybia. No i w przypadku takiej sytuacji, jaką mamy, możemy sobie wyobrazić, że te cerkwie zaczną się ze sobą zbliżać, co oczywiście dla Moskwy byłoby dramatem, bo wyjęcie całego ukraińskiego prawosławia i uczynienie z niego jednej wspólnoty, to jest sytuacja, w której, jeśli chodzi o liczbę praktykujących wiernych, parafii i duchownych, największą cerkwią na świecie staje się ukraińska cerkiew prawosławna, jakkolwiek by się nazywała. A jeśli dodać do tego sytuację, w której na przykład metropolita Wilna i Litwy, Innocenty mówi, ja już też wiele wspólnego z Patriarchatem Moskiewskim bym nie chciał mieć, będziemy, on tak ładnie mówi, dążyć do poszerzania swojej niezależności. On ma oczywiście świadomość, że Litwa jako Litwa jest to taki naturalny sposób, częścią, kanoniczną częścią rosyjskiej cerkwi prawosławnej, więc wcale nie jest to takie proste, no to pokazuje, że ruchy tektoniczne wewnątrz rosyjskiego i ukraińskiego prawosławia mogą w ogóle wywrócić ten obraz, który ojciec naszkicował, ojciec profesor, do góry nogami i że w ciągu może nie kilku miesięcy, bo już powiedzieliśmy, tu nic nie dzieje się szybko. Wiele też zależy od tego, jaki będzie wynik tej wojny, bo to też oczywiście pamiętajmy, ale może kompletnie wywrócić ten obraz wyznaniowy do góry nogami. Znaczy będzie tak, gdyby faktycznie doszło do tego zjednoczenia, to jest taki obraz bardzo optymistyczny do tego za chwilę. Ja nie mówię, że musi tak, tak, ale mówię, że ruchy tak. Są. Na razie już oczywiście sprawa jest rozwojowa. Więc Ukraina na pewno stałaby się wtedy najpotężniejszym co do, powiedzmy, osób praktykujących, prawda? Najpotężniejszym kościołem prawosławnym świata. Ba, w takiej sytuacji prawdopodobnie Rumunia by wyprzedziła nawet Rosję, co do praktykowania. Czyli byłaby Ukraina, Rumunia, Rosja? Tak, tak, tak. Bo oczywiście, że tam można mówić, że wszyscy obywatele Rosyjskiej Federacji są potencjalnymi tak anonimowi prawosławni, tak? No, u nich nie ma Renera, znaczy, ale oczywiście mają swoją tam teologię, która pozwala tak powiedzieć. No ale jeżeli w Moskwie na Wielkanoc chodzi do cerkwi 6% mieszkańców na Wielkanoc, no to znaczy, że w każde inne święto na pewno mniej. No, a w niedzielę to pewnie około procenta. No, także to nie ma co się tutaj czarować. A na Syberii jest jeszcze gorzej z tymi rzeczami. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, oczywiście pan redaktor tutaj tak zakreślił taki pozytywny, optymistyczny wariant, że te kościoły się zbliżą.
Ja mam pewne obawy co do tego. Mówię o pewnych sygnałach, które dochodzą. Mm-hmm. To znaczy, jeżeli jest tak, a jest tak na przykład, że duchowni Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej apelują do władz okupacyjnych o zwolnienie z aresztu duchownego Prawosławnej Cerkwi Ukrainy, no to to pokazuje, że różnice istotne, oczywiście historyczne czy teologiczne, są dla nich mniej istotne niż solidarność z rodakiem, nawet jeśli on jest w niekanonicznej cerkwi. Tak, no to są takie pozytywne elementy, ale później wiadomo, wojna kiedyś się skończy, nie wiemy jak się skończy, ale no i kiedy się skończy, ale co później będzie, prawda? Czy te struktury się dogadają, bo to jest to, co żeśmy wcześniej mówili. No tamta struktura, jednak ta nowa, dla tych z tego Patriarchatu Moskiewskiego duchownych, no to byli przecież duchowni dysydenci, więc to zawsze gdzieś może z tyłu głowy pozostawać. A wojna tego nie zmieni, bo jak się śledzi wypowiedzi nawet Onufrego, który oczywiście jest bardzo ostrożny, to też już jest wiekowy hierarcha, notabene wyświęcony na biskupa przez Filareta, to też warto mieć tego świadomość. Kiedy Filaret jeszcze był oczywiście legalnym biskupem w Patriarchacie Moskiewskim. Ale to pokazuje, jak skomplikowana jest ta sytuacja, że tutaj nie jest to takie oczywiste. Natomiast czy nie jest tak, że bombardowanie przecież głównie na tym etapie świątyń Patriarchatu Moskiewskiego, bo jesteśmy cały czas na terenach, w których większość stanowią nie tylko Ukraińscy rosyjskojęzyczni, to szczególnie dotyczy Mariupola, ale również Charkowa, ale i jeśli chodzi o parafię, to większość jest po prostu Patriarchatu Moskiewskiego, więc czy... No to, że błogosławił Cyryl te oddziały, to, że one występują, no Putin się wprost odwołał do jedności prawosławia w przemówieniu. Nam to czasem ucieka, ale on używał argumentów religijnych bardzo mocnych. Już nie mówię, że Pismo Święte cytował, ale to już zostawmy. No to czy nie będzie ich to pchało trochę w kierunku szukania autokefali? A najprostszym rozwiązaniem jest przyjęcie argumentacji nawet nie Epifaniusza, tylko właśnie Bartłomieja, który mówi, to było tylko czasowe przekazanie. Sytuacja się zmieniła, a w ogóle to wy jesteście starszym kościołem niż Moskwa, bo Kijów jest pierwotny. No oczywiście. Natomiast będzie pytanie, jak się wojna skończy, bo to wiadomo, że jak jest wojna, to też człowiek inaczej działa. A potem po wojnie Ukraińcy też mają trochę to, co my Polacy, że gdzie jest dwóch Ukraińców, to są trzy zdania, prawda? Tak, prawosławni też tak mają, to nawet zachodni prawosławni mówią, z cerkwi, do której chodzę i do której nie chodzę. O to chodzi, prawda? No, więc tutaj też zobaczymy, wiadomo, że też chodzi o władzę, przecież no, każdy chce być tym biskupem dalej, każdy chce zachować... Naprawdę są możliwości, żeby wszystkich zadowolić. Znaczy, prawosławie ma też swoje doświadczenia w tej sprawie. Tak, ale trzeba pamiętać, że to może nie być takie proste, nie? Nawet mimo, powiedzmy, tej ofiary, którą naród ukraiński i cerkiew płaci, bo zawsze się na pewno znajdą jacyś, co się wyłamią. No trzeba być dobrej myśli, że jednak powstanie Kościół prawosławny, który w takiej czy innej formie będzie niezależny od Moskwy. To jest, myślę, też istotne. Też jest ciekawostka taka, że właściwie z punktu widzenia formalnego, prawnego, po dziś dzień ukraiński Kościół prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego obejmuje swoim terytorium całe terytorium Ukrainy, łącznie z Krymem. Krym formalnie nadal należy do ukraińskiego kościoła prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. I tam był parę lat temu taka sytuacja, że wybrano biskupa na Krymie dla Patriarchatu Moskiewskiego, ale nie było komu go wyświęcić, ponieważ zgodnie z tradycją powinien go święcić metropolita kijowski. No ale co? Pojedzie ten kandydat do Kijowa, to już na Krym nie wróci. Onufrego nie wpuszczą na Krym, prawda? Patriarcha moskiewski mówił, ja go nie wyświęcę, bo on znajduje się na terytorium ukraińskiego kościoła prawosławnego. Więc najlepsze rozwiązanie byłoby, żeby go wyświęcił metropolita Sewastopola. No ale to taki, przepraszam za kolokwializm, obciach trochę, prawda, żeby mnie taki niski rangą biskup wyświęcił. Więc widzimy tutaj, nawet takie są problemy. Nie mówiąc już o tym, że to, co pan redaktor słusznie zauważył, metropolita kijowski jest stałym członkiem, obywatel Ukrainy jest stałym członkiem
Świętego Synodu, prawda? Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. I to jest właśnie strasznie skomplikowane. Przejdźmy jeszcze na chwilę dosłownie, bo mamy już bardzo długo, już rozmawiamy, do trzeciego bytu kościelnego, niezwykle ważnego, przynajmniej jeśli chodzi o tożsamość szczególnie zachodniej Ukrainy. To też trzeba mocno podkreślić, bo ten kościół od czasów sowieckich na wschodniej i centralnej Ukrainie był nielegalny, a zawsze był silniejszy w zachodniej Ukrainie, czyli na terenie dawnej pierwszej Rzeczpospolitej, tak by trzeba powiedzieć. Mówimy o ukraińskiej cerkwi grecko-katolickiej na czele ze Światosławem. Sami grekokatolicy powiedzą z patriarchą, zawsze tej nazwy używają. No, łacinnicy powiedzą arcybiskupem, bo rzeczywiście arcybiskupem większym, ale stolica apostolska nie przyznała wciąż jeszcze tytułu patriarchego, także z przyczyn ekumenicznych. Spójrzmy na chwilę jeszcze na ten kościół. On jest bardzo mocno obecny w debacie, to znaczy Światosław, no powiedziałbym tak z kościelnej perspektywy to wygląda trochę jak prezydent Zełenski, to znaczy jest obecny bardzo mocno w mediach społecznościowych, te jego wypowiedzi są bardzo precyzyjne, bardzo przemyślane i takie bardzo docierające do serca. Nie wiem, czy wszystkich Ukraińców, ale na pewno świata zachodniego, przynajmniej świata polskiego na pewno. Spójrzmy się jeszcze na chwilę na ten kościół, też odrodzony, pamiętajmy, po roku, po upadku komunizmu, bo on był nielegalny. Część duchownych grekokatolickich no, działała w strukturach prawosławnych, nie chcę powiedzieć udając prawosławnych, ale w pewnym sensie tak, to znaczy godząc się z sytuacją. Część działała podziemnie, no, ale sama struktura po prostu nie istniała na Ukrainie. Oczywiście. No, dopiero za Gorbaczowa, jeszcze pod koniec Związku Radzieckiego, ta struktura została zalegalizowana. Ten kościół wyszedł spod ziemia. Ówczesny zwierzchnik, kardynał Mirosław Iwan Lubaczywski wrócił z Rzymu do Lwowa, co było też takim bardzo symbolicznym wydarzeniem, dlatego że no, wiadomo, że jego poprzednik też, kardynał Józef Slipy, nigdy już nie wrócił do... Najpierw więzień obozów, a tak. Później rzeczywiście człowiek, który przebywał na emigracji w Rzymie. Tak, i to było takie dosyć istotne wydarzenie. I ten kościół się zaczął odradzać i wtedy oczywiście to też doprowadziło do zerwania, czy takiego poważnego zawieszenia dialogu katolicko-prawosławnego, ponieważ tego, ponieważ prawosławni to czytali jako prozelityzm, że znowu te kościoły grecko-katolickie się odradzają. Tak naprawdę to trzeba pamiętać, że ten kościół grecko-katolicki, on po prostu, on się zachował w tych wiernych, tak, ci wierni i ci duchowni, tak jak pan redaktor wspomniał, wielu z nich to byli formalnie księża Patriarchatu Moskiewskiego, ale sam osobiście znam księdza proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego we Lwowie, tuż przy niedaleko rynku, który ksiądz Czuchni, który po prostu oficjalnie przeszedł, ogłosił, że przechodzimy do kościoła grecko-katolickiego. Czyli że jakby no, pokazał, że cały czas się czuł tym grekokatolikiem. Więc ten kościół Dodajmy, oczywiście... że te parafie niektóre zachowały zresztą zupełnie i obrządek, i zwyczaje katolickie, to znaczy tak. Grecko-katolickie. Nawet bardziej niż nawet bywa tak, że są parafie prawosławne, w których jest Droga Krzyżowa albo Adoracja Najświętszego Sakramentu w Monstrancji wystawiane. I to są te, które nie wróciły do kościoła grecko-katolickiego. Tak, to jest tak. Też pokazuje nam skomplikowanie, powiedziałbym, nawet nie chcę powiedzieć wyznaniowe, bo to jest jeszcze bardziej skomplikowanie religijne na Ukrainie, gdzie te granice się przesuwały, także pobożnościowe. Natomiast no, w tej chwili to jest, jak można określić miejsce kościoła grecko-katolickiego na samej Ukrainie? Znaczy to jest istotny głos, czy on jest istotny tylko dla pewnej części Ukrainy, mówiąc wprost, dla tej części, w której ten kościół przed wojną był szczególnie mocny, z metropolitą szeptyckim, jego braćmi, jego bratem Klimentem i dwoma braćmi, którzy nie byli grekokatolikami, pozostali polskimi generałami. To jest oczywiście skomplikowana historia, ale ich zostawmy na boku. Jaka jest w tej chwili ta sytuacja? Ja myślę, że bardzo dużo tutaj wielką zasługę miał poprzedni zwierzchnik kościoła, kardynał Lubomir Huzar, który nawet mówiło się, że był takim sumieniem Ukrainy. Znaczy on często występował w telewizji na takich duchowych rozmowach, jak to się mówi, duchowe biesiady, jak to się mówi po ukraińsku. I
on zawsze, i jego szanowali również i prawosławni, i ateiści go szanowali. I w ten sposób Kościół również grecko-katolicki docierał do tych części Ukrainy, gdzie był mało znany, gdzie bywały takie sytuacje na wschodniej Ukrainie, że jak przybył ksiądz grecko-katolicki, to jakiś prawosławny podchodził, mówi, to ksiądz jest z tego kościoła grecko-katolickiego, tak, a mógłby mi ksiądz załatwić pracę w Grecji? Także ale to się zmieniło, dlatego że proszę pamiętać, że obecnie cała Ukraina jest objęta strukturami kościoła grecko-katolickiego. Tak, przeniósł się nawet arcybiskup większy z Lwowa do Kijowa, tam w tej chwili jest siedziba. Tak, ale są też nawet struktury w Charkowie, formalnie w Doniecku, oczywiście ten biskup, to są tak zwane egzarchaty, ale to znowu egzarchat w kościele grecko-katolickim to nie jest to, co przed chwilą mówiliśmy, to jest odpowiednik raczej administratury apostolskiej erygowanej na stałe, czyli struktura niższa od diecezji, ale jest. I są na czele tych struktur, stoją biskupi. Więc ten kościół jest dosyć prężny i trzeba też pamiętać, że on ma swoich wiernych też dlatego, że część Ukraińców z zachodniej Ukrainy wyemigrowała na wschód. No, bo też pamiętajmy, to jest pewien paradoks. Z naszej perspektywy wydaje się, że to zachód jest najbardziej rozwinięty, jeśli chodzi o przemysł, jeśli chodzi nawet o uniwersytety. Oczywiście Lwów jest silny, ale Charków najsilniejszy też. Jest Charków. Charków tak, a tak. Przemysł jest też raczej na wschodzie Ukrainy niż na zachodzie. Tak, Lwów dopiero jest siódme miasto co do wielkości na Ukrainie. Też trzeba pamiętać, że zachodnia Ukraina ani od strony gospodarczej, ani od strony militarnej, strategicznej, no nie jest jakimś języczkiem uwagi, prawda? To też trzeba mieć. Ona ma tożsamościowe swoje znaczenie, ale też, co ciekawe, w tej chwili najmocniej walczą Ukraińcy ze wschodu. Także tacy, których pierwszym językiem jest język rosyjski, wcale nie ukraiński, tylko rosyjski, i którzy pewnie 20-30 lat temu na pytanie, kim są, odpowiadaliby, znaczy nie wiemy, jak by odpowiadali, ale na pewno nie tak jak w tej chwili. Panie redaktorze, tak powiem. Znam księdza, który grecko-katolickiego, który był kapelanem wojskowym na Donbasie, i on mówił, że kiedy jeszcze w 2015 roku na przykład w Mariupolu albo w Charkowie się pojawiał, to ludzie syczeli za nim i mówili banderowiec, banderowiec. I on mówi przynajmniej, znaczy tak on przynajmniej twierdzi, mówi, ciekawe co będziecie mówić, jak Putin będzie na was bomby zrzucał, ciekawe co powiecie. Tak on przynajmniej mówi, że może wypowiedział proroctwo. I mówi, że teraz jak to co widzi, to mówi, że jestem w pozytywnym szoku. Nigdy nie przypuszczałem, że ci ludzie, którzy wtedy tak syczeli na mnie, teraz nagle się okazuje, że walczą za Ukrainę. Tak? Że to, czyli mówię to jak to zmieniło. Po rosyjsku, mówię po rosyjsku, to tak. Oni nie zmienili. I należą do patriarchatu moskiewskiego i wszystko, prawda? Tak, tak, no tu już kończąc zupełnie rozmowę, bardzo ładną rolę odegrał właśnie patriarchat moskiewski, znaczy dokładnie ukraińska cerkiew prawosławna, tworząc korytarze humanitarne z Mariupola, to znaczy metropolita miejscowy wraz z duchowieństwem otoczył grupę ludzi uciekających i to on ją wprowadził. To się udało raz czy dwa razy, później już dla Rosjan to nie miało znaczenia, ale rzeczywiście za to nawet oficjalnie prezydent Zełański dziękował metropolicie Onufremu. To też pokazuje, jak wszystko się zmienia. Ojciec profesor Marek Blaza, jezuita, teolog, birytualista, także wykładowca Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie i Kolegium Bobolanum Akademii Katolickiej w Warszawie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rosja i Ukraina zostały zawierzone niepokalanemu sercu Maryi. Jestem człowiekiem wierzącym. Wierzę, że akt ofiarowania Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Maryi ma duchowe znaczenie i sens, niezależnie od tego, co zostało powiedziane, a co powiedziane nie zostało. Bóg uczestniczy w historii i odpowiada na nasze modlitwy, także na takie modlitwy, a może przede wszystkim na takie modlitwy, które jednoczą niemal cały świat katolicki. Ale słowa wypowiedziane w czasie takiego nabożeństwa mają także wymiar bardziej przyziemny, komunikacyjny. Można je interpretować tak lub inaczej. Można i trzeba je także komentować. I z tej perspektywy kazanie papieskie było ogromną, niewykorzystaną szansą
dotarcia zarówno do Ukraińców, jak i do Rosjan, a być może jeszcze gorzej, było potwierdzeniem braku zdolności Watykanu do zmierzenia się z dramatem tej wojny. O czym bowiem mówił Franciszek? No, wyglądało to trochę tak, jakby papież wziął ze sobą kartki z innego kazania. Tak się bowiem składa, że większa część jego medytacji była poświęcona spowiedzi i radości z niej. Papież mówił o tym, jacy powinni być spowiednicy. Mówił o tym, jak powinniśmy się spowiadać. Mówił wreszcie o tym, że w czasie spowiedzi to Pan przychodzi, aby nas nawiedzić, napełnić swoją łaską, rozradować swoją radością. To były oczywiście bardzo mądre słowa. Nic im nie można zarzucić, ale można odnieść wrażenie, że były trochę nie na temat. Jak się zdaje, tego dnia zarówno Ukraina, jak i Rosja, jak i ogromna większość świata czekała na zupełnie inne słowa. Na słowa pociechy wobec Ukraińców, na słowa jasnej oceny tego, co się wydarzyło. Ale na ten temat było zaledwie kilka zdań. Papież mówił tak: w tych dniach do naszych domów wciąż docierają wiadomości i obrazy śmierci, podczas gdy bomby niszczą domy tak wielu naszych bezbronnych braci i sióstr z Ukrainy, mówił. A potem dodał: okrutna wojna, która dotknęła jakże wielu i sprawia, że wszyscy cierpią, wywołuje u wszystkich strach i przerażenie. Mamy poczucie bezsilności i niewystarczalności. Trzeba by nam powiedziano: nie lękaj się. Ale ludzkie uspokojenia nie wystarczą. Potrzebujemy obecności Boga, pewności Bożego przebaczenia, jedynego, które usuwa zło, łagodzi urazę, przywraca pokój w sercu. Powróćmy do Boga, do Jego przebaczenia. Wojna trwa już miesiąc. Miasto Maryi, Mariupol, zostało już niemal zrównane z ziemią, a papież nie wspomina o tym ani słowa. Ukraińskie matki rodzą dzieci w gruzach, niektóre giną w czasie bombardowania szpitali. Ukraińscy artyści malują ikony i obrazy przedstawiające współczesne Madonny z Mariupola, Kijowa i Charkowa, wzorowane na historiach, prawdziwych historiach kobiet. A papież w czasie nabożeństwa z nimi związanego milczy na ich temat. Prawosławni i katolicy obu obrządków, kapłani niosą Chrystusa w okopach albo sprawują msze w bunkrach, a papież także im nie ma nic do powiedzenia. Dzieci tracą ojców, żołnierze giną, broniąc wolności i bezpieczeństwa kobiet i dzieci, a papież nawet ich nie wspomina. I to w czasie nabożeństwa poświęconego Ukrainie i Rosji. Tysiące ludzi jest wywożonych w głąb Rosji, ale dla nich papież także nie ma słowa współczucia. Nic. I nic do powiedzenia nie ma papież również Rosji. Ani słowa o tym, kto wywołał tą wojnę i kto za nim stoi. I właśnie z tej perspektywy to było niedobre kazanie, niedobry komunikacyjny przekaz. To już więcej chrześcijańskiego przesłania do Ukrainy było w przemówieniu Joe Bidena, wygłoszonym na Zamku Królewskim w Warszawie. Źle wyglądają także kolejne zapowiedzi, na razie ze strony rosyjskiej, planowanych spotkań patriarchy Moskwy i Wszechrusi i papieża. Metropolita Hilarion, druga co do znaczenia osoba w rosyjskiej cerkwi prawosławnej, przekazał w wywiadzie telewizyjnym, że trwają przygotowania do spotkania papieża i patriarchy Cyryla. Mam nadzieję, że dojdzie do niego jeszcze w tym roku, zapowiedział metropolita Hilarion. Czy to dobry pomysł? Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto spojrzeć na to, co dzieje się z perspektywy dynamiki ekumenicznej i międzykonfesyjnej. Watykan, jakby tego nie ubierać w słowa, skupił się na debacie z Moskwą i na jej utrzymaniu za wszelką cenę. Nie słyszymy o spotkaniach papieża z patriarchą Bartłomiejem, a to on był w Polsce i on spotkał się z uchodźcami ukraińskimi, a nie patriarcha Cyryl. Nie słyszymy o spotkaniach z innymi patriarchami czy zwierzchnikami prawosławnych kościołów, a tylko o planowanym i odbytym spotkaniu online z patriarchą Cyrylem. Co to oznacza z perspektywy ekumenicznej? Otóż w największym skrócie oznacza to ignorowanie patriarchatu Konstantynopola, który jest istotnym graczem na Ukrainie. To jemu podlega 60% prawosławnych w tym kraju. To on, patriarchat Konstantynopola i jego egzarchat, prawosławna cerkiew Ukrainy,
jest w tej chwili najważniejszym nośnikiem tożsamości narodowej w tamtym kraju. To jego metropolita Epifaniusz najmocniej głosi słowa o niepodległości. Obok niego drugą taką postacią jest Światosław, zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej. W związku z tym nie jest do końca jasne, po co wciąż rozmawiać z Cyrylem. Cyryl właśnie traci swoje przewodzenie. Co więcej, to Bartłomiej w tej chwili pokazuje ogromny spryt, ogromne wyczucie, ogromną ewangeliczną mądrość w tej debacie. I to z nim trzeba rozmawiać. Rozmowy z Moskwą są pozbawione także ekumenicznego sensu, ponieważ już za moment Moskwa straci resztki swojego autorytetu w świecie prawosławnym i rozmowy z nią wydają się być zwykłym obciachem. Błędem jest także ignorowanie, niestety rozpoczęte już wcześniej, emocji ukraińskich grekokatolików. Dynamika wojenna, emocje narodowe, a także raczej prorosyjska postawa Watykanu w naturalny sposób zbliża grekokatolików do prawosławnej cerkwi Ukrainy, z którą łączy ją zarówno obrządek, jak i ukraiński patriotyzm. Spotkania metropolity Epifaniusza i arcybiskupa Światosława już się odbywają, a Światosław pozostaje w dobrych relacjach także z patriarchą Bartłomiejem. Ta dynamika może okazać się poważnym zaskoczeniem i to nieprzyjemnym zaskoczeniem dla Watykanu, który niestety często traktuje zarówno grekokatolików, jak i część katolików obrządku łacińskiego w Ukrainie czy na Białorusi, a także w Rosji jako przeszkodę do dialogu z prawosławnymi, której prawa może zignorować. Czy może to doprowadzić do powstania jednej wspólnej prawosławnej i grecko-katolickiej cerkwi ukraińskiej? Takie marzenia są w Ukrainie obecne od dawna. I jeśli Watykan nie zmieni swojej polemiki, to mogą się one zrealizować. I już tylko te dwie uwagi pokazują, że choć wątek konieczności zachowania relacji ekumenicznych z prawosławiem nieustannie pojawia się w próbach wyjaśnienia pozycji Watykanu, to w istocie ostrożność Watykanu wcale nie służy długofalowemu dialogowi ekumenicznemu ani budowaniu realnej jedności, a raczej może jej zaszkodzić. A teraz będzie polemicznie. Ostrą polemikę, jak rozumiem, także z moimi tekstami zamieścił ojciec Krzysztof Ołdakowski, jezuita. I gdyby chcieć pozostać przy stylistyce jezuity, to polemikę z nim trzeba by zatytułować dosadnym sformułowaniem o potakiwaczach i klakierach. Nie będę tego jednak robił, bo i nie ma po co. Nie będę też polemizował z ogromną większością z jego tez, bo też nie wiem, które z nich odnoszą się do mnie, a które są skierowane do publicystów katolickich. Ja sam, o czym wielokrotnie pisałem i mówiłem, uważam się po prostu za publicystę, a nie za publicystę katolickiego. Kilka słów komentarza jednak moim słuchaczom ode mnie się należy. W odniesieniu do tego, co napisał ksiądz Ołdakowski. A zatem, po pierwsze, nie ma żadnych powodów, by uważać, że krytyka dyplomacji watykańskiej, a taki charakter mają krytyki politycznych i dyplomatycznych decyzji i wypowiedzi papieskich, jest, cytuję, podważaniem autorytetu następcy apostoła Piotra. Tak się składa, że tak wytrawny teolog jak ojciec Ołdakowski z pewnością o tym wie, że autorytet następcy Piotra nie dotyczy kwestii kierunku dyplomacji. Ostpolitik moim, nie tylko moim zdaniem, głęboko błędne Jana XXIII i Pawła VI nie wchodziło w zakres ich nauczania papieskiego, a jego krytyka, podejmowana choćby przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, nie była podważaniem autorytetu następcy Piotra. Po drugie, fundamentalnym zarzutem do słów wypowiedzianych w czasie nabożeństwa pokutnego poprzedzającego ofiarowanie Ukrainy i Rosji niepokalanemu sercu Maryi nie jest nawet to, że nie padło tam wskazanie, kto jest ofiarą, a kto agresorem, choć moim zdaniem powinno, ale to, że kazanie było na zupełnie inny temat i nie eksponowało, jak wcześniejsze słowa papieskie, nawet cierpienia Ukraińców. Po trzecie, profetyczne gesty mają to do siebie, że są zrozumiałe same przez się i nie potrzebują szczegółowej egzegezy z wyjaśnieniem i potępieniem tych, którzy owego profetyzmu nie dostrzegają. Dlatego w odróżnieniu od ojca Ołdakowskiego, który wyjaśnia, że fakt, iż papież w rozmowie z patriarchą Cyrylem w ogóle nie wymienił żołnierzy ukraińskich, a skupił się na cierpieniach biednych rosyjskich żołnierzy, że to jest właśnie jego zdaniem akt profetyczny, to ja w tym profetyzmu
zupełnie nie widzę. To raczej katastrofalny błąd komunikacyjny. Zwrócenie uwagi na fakt, że nawet jeśli arcybiskup Światosław odwołuje się do zaangażowania papieskiego, to dla wielu szeregowych, ale i funkcyjnych duchownych grecko-katolickich postawa papieska wcale nie jest jednoznaczna, ani tym bardziej profetyczna, także nie jest atakiem na profetyzm. Myślę też, i to po czwarte, że papież naprawdę nie potrzebuje klakierów i potakiwaczy, a świadomych polityków, którzy potrafią także dyskutować z linią papieską. Franciszek wielokrotnie zachęcał do dyskusji i kwestionował, czy stawiał zupełnie na nowo pewne kwestie jasno określone przez swoich poprzedników. Autorytet papieski nie oznacza, że wierni, szczególnie w sprawach, które są pozostawione ich autonomii, a dyplomacja i polityka jest pozostawiona autonomii sumienia katolika, mają obowiązek we wszystkim i zawsze potakiwać papieżowi. I wreszcie po piąte, mam nieodparte wrażenie, że część ze zwolenników papieża z papolatrii czyni nowy klerykalizm. Papież walczy z klerykalizmem i jego zwolennicy chcą właśnie z kultu każdej wypowiedzi papieża uczynić nowy klerykalizm. Mam wrażenie, że to także jest niezgodne z linią papieża Franciszka. A teraz spotkanie z żonatym księdzem, który opowie o tym, jak to jest mieć żonę i sprawować codziennie Eucharystię. Tę rozmowę z księdzem Pawłem Potocznym nagrałem dzień przed wybuchem wojny. Zdecydowałem się ją wyemitować dopiero teraz. A dziś moim Państwa gościem jest ksiądz Paweł Potoczny, proboszcz parafii świętego Mikołaja, grekokatolickiej parafii, przedstawiający się jako żonaty ksiądz, między innymi na Facebooku się tak przedstawiający. Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże i dzień dobry. No zacznijmy od tego, że na tego księdza to prowokacja, czy taki sposób na zainteresowanie wiernych, żeby zwrócili uwagę, bo jak ktoś słyszy, że na ty ksiądz, to myśli, że za tym stoi jakaś straszliwa tajemnica. Tak, uważam, że to jest prowokacja. Media społecznościowe kierują się swoim troszeczkę, swoją filozofią działania i zainteresowania, więc nick na Instagramie, żonaty ksiądz, to jest po to, żeby zainteresować ludzi. Jak interesują się? Zadają pytanie, jak to jest? Tak, jak to jest możliwe i ksiądz na pewno kłamie, bo ksiądz katolicki nie może być żonaty. No ale to znaczy, że słabo znają tradycję katolicką. Przynajmniej w kościołach wschodnich to jest standard w większości. Zdecydowanie tak, ale bardzo dużo osób, a w szczególności młodych, z ciekawości pyta, jak to jest możliwe i wtedy otwiera się niesamowita platforma do tego, żeby zainteresować ludzi w ogóle Kościołem, Ewangelią, no i ewangelizować, bo to jest główne moje zadanie i misja, którą realizuję w mediach społecznościowych. No to zadajmy to pytanie, które wszyscy zadają. Jak to możliwe, żeby być księdzem i być żonatym? Nie pytam się o kwestie kanoniczne, bo te są dla mnie dość oczywiste. Po prostu Unia Brzeska zakładała, że księża grekokatoliccy, czyli księża katoliccy obrządku, w tej chwili mówimy bizantyjsko-słowiańskiego czy bizantyjsko-ukraińskiego, mogą mieć żony i tak po prostu zawsze było. U Ormian to się zmieniało, część może, część nie może, ale generalnie większość kościołów katolickich, kościołów wschodnich tą możliwość przewiduje. Podobnie jest zresztą z tymi księżmi, tymi pastorami, którzy przechodzą nawet do kościoła łacińskiego i przychodzą jako żonaci, dla nich jest dyspensa. Naprawdę od Jana Pawła II, także mamy już nawet łacińskich księży żonatych, więc nie pytam o prawo. Pytam raczej o to, jak to życiowo jest możliwe, żeby był ksiądz i miał żonę. I pytam się jako mam wielu przyjaciół żonatych księży czy żonatych pastorów, ale jako reprezentant tradycji, w której rzeczywiście wdającej się zapamiętać przeszłości, żonatych księży, przynajmniej legalnie żonatych, nie było. Jeżeli chodzi o takie życie, z mojej perspektywy, to jest normalne życie. Dla mnie kapłaństwo jest misją, wyborem mojego życia i dla mnie nie ma jakiejś tam wielkiej filozofii w tym, żeby być księdzem i być jednocześnie mężem i ojcem dla dzieci. To życie, ono po prostu jest i wpisuje się moje kapłaństwo w moje życie rodzinne i moje życie rodzinne wpisuje się w kapłaństwo. A zastanawiałeś się, jak wybierałeś kapłaństwo, czy będziesz żonaty, czy nie? Tak, zastanawiałem się. Przeszedłem chyba każdy z epizodów wyboru życiowego, czyli po pierwszym roku seminarium chciałem pójść do zakonu. Nawet byłem tydzień u studytów w Uniowie, obserwując po prostu, jak wygląda życie zakonne.
Fenomenalne jest to życie. Czasami sobie westchnę w tym moim małżeństwie. Ja myślę, że studyci sobie czasem wzdychają, jak pojadą do jakiejś rodziny. Tak. I wzdychają sobie, chętnie byśmy zostali jednak. Gdybyśmy mogli, to tak, mielibyśmy ale, żony. Ale ja z drugiej strony patrzę na to, że naprawdę wspaniałe życie. Masz wszystko. Praca, modlitwa, duchowość, Pan Bóg, Eucharystia. Masz na co dzień. Ale jednak dla mnie osobiście czegoś brakowało. Później miałem epizod misjonarza. Seminarium to jest taki czas, gdzie rozeznaje się właśnie swoje powołanie. Więc chciałem wyjechać na misję do Kazachstanu. Już wtedy byłem W Kazachstanie są grekokatolicy? Tak, są grekokatolicy w Kazachstanie. I już byłem wtedy z moją obecną żoną, była moją dziewczyną. Ona strasznie nie chciała tam jechać, więc to mi szybko przeszło. Ale generalnie chciałem być księdzem żonatym. Chciałem mieć żonę. Miałem również poważne rozmowy z moimi rodzicami, z moją mamą, gdzie ona bardzo poważnie też o to pytała, czy celibat, czy jednak ksiądz z żoną. Ja jednak postawiłem na swoim. Bo jak rozumiem, jesteś z rodziny grekokatolickiej, w związku z tym ten wybór dla rodziny był czymś oczywistym, czy zostaje się księdzem w celibacie i zakonnikiem, czy zostaje się księdzem żonatym. Tak, była ta opcja do wyboru w naszej tradycji, w kościele grecko-katolickim jest ta opcja wyboru, więc to leżała opcja, że tak powiem, na stole. Tak. I kiedy nas zapadła decyzja? Po drugim roku studiów chyba. Jakoś tak, drugi, trzeci rok studiów, seminarium, w mojej głowie, w moim sercu zapadła decyzja o tym, że chcę mieć żonę. I że tak powiem, zaczęły się poszukiwania. A dopiero wtedy zaczęły się poszukiwania. To nie było tak, że najpierw się pojawiła kandydatka, a potem zapadła decyzja w sercu. Nie, ja od samego początku wychodzę również z takiego stanowiska głębokiej wiary i zawierzenia Panu Bogu. Ja o dobrą żonę naprawdę się modliłem. I dobrą żonę mam. Ona się nie modliła, to ma to, co ma. Więc to jest... Oj, nie wiem, żeby biskup tego nie usłyszał. To znaczy lepiej. To jest, że tak powiem, ja to opieram na faktach konkretnych, także patrzę na to z tej perspektywy. Modliłem się o to, prosiłem bardzo Pana Boga o to rozeznanie, żeby to było właściwe rozeznanie mojej drogi życiowej również, bo wybór kapłaństwa to nie jest sobie wybór na rok, na dwa, to jest życiowa droga. I modliłem się o to w seminarium i wierzę i jestem o tym głęboko przekonany, że wybór, którego dokonałem, jest dobrym wyborem. To jeszcze zapytam się o żonę, bo to jest trochę tak, że często pojawia się takie myślenie, szczególnie w ludziach, którzy nie mają specjalnie kontaktu z żonatymi księżmi, że to jest taki sam kawałek chleba, jak bycie żoną kogokolwiek innego. Oczywiście, jeżeli chodzi o relacje małżeńskie, o takie rzeczy, to nie ma pewnie szczególnej różnicy. Zakładam, że nie, każde małżeństwo przychodzi jakieś kryzysy, jakieś problemy, jakieś buduje swoje własne relacje i swoje własne układy. Ale z moich rozmów z żonatymi duchownymi wynika, że wiele dziewcząt, wiele kobiet nie ma do końca świadomości, na co się decyduje, wychodząc za mąż, za księdza. Mówiąc inaczej, nie wie, jak to jest czasem odmienny styl życia od tego, które będą prowadzić ich koleżanki ze studiów, ze szkoły, które wyszły za mąż za, nie wiem, lekarzy, prawników albo kierowców, no wszystko jedno, za kogokolwiek innego. Zdecydowanie tak. Myślę, że nikt z nas nie wie do końca. Tak, no przecież nikt nas, ani ja nie byłem księdzem, ani moja żona nie była żoną księdza. Ale mogliście obserwować, rozumiem, jakieś księży żonatych i ich rodziny. To tylko widzisz to, co jest z zewnątrz. Nigdy nie jesteś w środku, tak, tej całej rzeczywistości i możesz tylko posłuchać jakiejś tam historii. Ale tak naprawdę nikt z nas nie wie. I na pewno w środowisku, no Polski przynajmniej, tak, czy w środowisku naszych parafii jest to odmienny styl życia. Są oczekiwania. No bo jak ksiądz w cudzysłowie musi być nieskazitelny, tak? Bez grzechu niemalże, no to jego żona tym bardziej. A już dzieci to już w ogóle anioły. Niemożliwe. No jak najbardziej, no. Mają być nieskazitelne i wiesz, jak syn księdza coś zbroi, no to wiesz, to jest dramat. Nie, to jest dramat. Nie, ale to z tego powodu czasem pastorzy mówią, szczególnie niemieccy, luterańscy, mówią, że jest coś takiego jak syndrom dorosłego dziecka pastora. To znaczy albo zostaje pastorem, albo daleko ucieka od kościoła. Tak, być może coś takiego jest, ale generalnie to, że jesteśmy zawsze na widoku, kiedy wychodzimy na zewnątrz, tak? Dlaczego? Bo księdza się zna. A jak się zna księdza, to się zna jego żonę. To się wie, kto jest kto.
I kwestia tego nie chodzi tu o to, że coś chcemy ukryć i tak dalej, tak? Czyli my zawsze wiemy, że jesteśmy obserwowani. No tak, ale poczekaj chwilę, bo jesteście na parafii, prawda? Wasza parafia liczy, to już wiem, 230 tam osób. No to te 230 osób was znają. Powiedzmy, że zna was najbliższe otoczenie, czyli łacinnicy z okolic, z tej najbliższej okolicy, z miejscowości. No ale jak wyjedziecie już do innej miejscowości i nie założysz koloratki, no to nikt nie wie, że jesteś księdzem. No to już oczekiwań to już nie ma. No. To jest trochę inna sytuacja. Oczywiście nie mówimy o sytuacji księdza grekokatolickiego na Ukrainie, na przykład w tych miejscach, gdzie rzeczywiście jest duża grupa grekokatolików. No tam rzeczywiście on jest osobą publiczną, w związku z tym dzieci mają tak, jak mają. Tylko ja do końca nie rozumiem też pewnej takiej rzeczy. No, skoro tak zachowuje się w domu, żyje zgodnie z moimi zasadami, wartościami życia chrześcijańskiego, tak, no, jesteśmy poukładani, umówmy się, że jesteśmy poukładani, to ja nie będę inaczej zachowywał się na wyjeździe, nie? No koloratki, że tak powiem, no nie zakładam spacerując z żoną za rękę, tak? Chyba, jednak że... nie. Nie, no nie zakładam. No, a dlaczego nie? No, czasami sobie żartuję, że mógłbym założyć, będzie na nich. ale nie robię tego, tak? Czy jeżeli idę na liturgię, tak? Wychodzimy na liturgię, to jesteśmy umówieni w domu, że w kościele, w cerkwi jestem per ksiądz. Czyli dzieci do ciebie mówią per ksiądz, tak, w cerkwi. No jeżeli są na katechezie, to również mówią proszę księdza. Normalne zasady. Moja teściowa jest nauczycielką. I ona zawsze mówiła, że nawet jak mama ją uczyła, to w klasie było proszę pani, a nie mamo. I tak samo jest u nas. Tak, jest proszę księdza. I tyle, no są normalne. Ale w domu nie. Nie, no w domu nie. Chyba, że żona chce oficjalnie coś zakomunikować. To wtedy mówi, proszę księdza. I wtedy rozumiem, jest niebezpiecznie. Jak żona zaczyna mówić, proszę księdza w domu, to już nie jest dobrze. Nie, to już wtedy generalnie ksiądz stoi na wysokości zadania. I już jest przerąbany. Tak mówię zupełnie brutalnie. I ksiądz tak musi się dostosować. Ukorzyć tak. Przed panią żoną. Znaczy się poważnie. Przed matuszką, tak? Nie. Nie, to tylko prawosławny jest matuszka. My nie używamy takiego sformułowania. Matuszka... Nie funkcjonuje. Rozumiem. Jest to żona księdza. Po prostu żona księdza. No dobrze, czyli żona też się decyduje na pewien wybór, tak? To znaczy wchodzi i zgadza się na pewien model życia. Mało tego, musi to potwierdzić na piśmie. Żebym ja mógł przyjąć święcenia kapłańskie, żona musi to zadeklarować, że zgadza się na przyjęcie święceń przez swojego męża. I musi to być deklaracja złożona na piśmie i złożona jest w aktach w podaniu oświęcenia. Bez tego nie ma święceń. Rozumiem. I ona też do końca czasem nie wie, na co się decyduje. Chociaż wiem, że były takie szkoły dla żon księży. Na Ukrainie były. Była w Przemyślu szkoła. Była też w Przemyślu. Było gimnazjum na Basztowej, tam jak się idzie. Na górze było gimnazjum dla dziewcząt, a poniżej było seminarium. I generalnie najczęściej te dziewczęta z gimnazjum zostawały żonami księży. Jest taki epizod o biskupie przemyskim, błogosławionym męczenniku Kocyłowskim. To jest historia. Mówią, że prawdziwa. No anegdota, tak, tak powiedzmy łagodnie. Anegdota łagodnie, kiedy biskup Kocyłowski wprowadził celibat w diecezji przemyskiej, to dziewczęta w nocy zeszły z gimnazjum i powybijały mu wszystkie szyby w pałacu biskupim. Takie były chętne, żeby za księży wychodzić. No rozumiem, że to też były troszeczkę inne czasy, to znaczy to i status był inny. Tak, tak, zdecydowanie. I to była tradycja, jednak tam były bardzo silne rejony ukraińskie, tam było wielu Ukraińców i wielu grekokatolików w związku z tym. Znaczy się sytuacja, kościół w ogóle grekokatolicki wyglądał zupełnie inaczej jak dzisiaj. Więc to był ten okres przed I wojną światową, przed II wojną światową, dwudziestolecie międzywojenne. Musimy pamiętać, że na tronie biskupim jest metropolita szeptycki. Rozwój kościoła jest bardzo dynamiczny w tym czasie. Jego działalność i tak dalej. Kościół grecko-katolicki w tym czasie jest bardzo mocny i bardzo świadomy. Tak? I bardzo świadomy. Więc dziewczęta no, też były świadome. A co na to metropolita szeptycki, że zniesiono celibat? On był takim, powiedziałbym, ciekawym przypadkiem, no raczej bo on był wprowadzono celibat, tak. On był takim ciekawym przypadkiem, no bo on generalnie był z tradycji łacińskiej, urodzony i wychowany w tradycji łacińskiej. To ciekawe, bo przechodzi na, czy
zmienia obrządek, o tak by trzeba powiedzieć uczciwie, bo na ponoć u Szepczyckich rozmawiało się po francusku. Tak, wiadomo. Żeby jeden, no bo tak, on... Wszyscy bracia mówili we wszystkich tych samych językach, znaczy mówili po polsku, po ukraińsku, po francusku, po angielsku, ale jeden nie chciał mówić po polsku, drugi nie chciał mówić po ukraińsku, więc rozmawiali po francusku. Ale on, no, przychodził, żeby ewangelizować Rosję, to tak powiedzmy uczciwie, potem bardzo głęboko wszedł w tożsamość ukraińską, miał ogromne zasługi. Także rozpoczął proces delatynizacji częściowej obrządku i kościoła grekokatolickiego. Jak on się patrzył na pomysł, żeby wprowadzić, no, czysto łaciński pomysł w diecezji jednak jemu podległej, czyli przemyskiej? Znaczy się, nie wiem, nie są mi znane jakieś wypowiedzi metropolity Szeptyckiego na ten temat, ale no, jak widać, zostawało to w gestii biskupa. Każdego biskupa diecezji. Dobrze, to przejdźmy do naszych czasów. Nie będziemy rozmawiać o historii, ona jest bardzo też ciekawa. A jak to potem wygląda, tak? To znaczy jakby, no bo jest takie pytanie człowieka, który wyrasta w tradycji łacińskiej. No jak biskup przenosi księdza na parafię? No to w tradycji łacińskiej, no, jest dekret, jest miesiąc czy dwa miesiące na przygotowanie i szlus. No ale jak ma się rodzinę, to trzeba dzieciom zmienić szkołę. Żona musi zmienić pracę czasem, a czasem nie musi, ale czasem musi. No, to wszystko wygląda inaczej. Co więcej, nie wiem jak jest w kościele grekokatolickim, ale prawosławni księża, niektórzy normalnie pracują zawodowo, żeby móc się przy niedużych, stosunkowo biednych parafiach utrzymać. No więc mają jeszcze dodatkowo zawód, więc też go muszą zmienić miejsce pracy. To jak to wygląda? Takie zwykłe przeniesienie księdza z parafii na parafię? Jest ono bardzo zwykłe. Jest rozmowa, jest dekret i jest przeniesienie. Od razu? Nie ma czasu na przygotowanie? Wiadomo, nie jest to z dnia na dzień, tak? Proszę czcigodnego księdza, w piątek proszę być na nowej parafii. No, nie ma, a dekret dostajesz w czwartek, nie? Nie ma czegoś takiego. Są zawsze rozmowy, jest zawsze czas, przynajmniej powinien być w większości przypadków, tak? Jeżeli już się przenosi proboszcza z parafii na parafię, co również rzadko bywa, tak? To jest ten czas. Ja mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu, jak przechodziłem z parafii w Przemyślu do parafii w Olsztynie, to wtedy byłem jeszcze wikariuszem, z wikariuszówki na wikariuszówkę. Dowiedziałem się o przenosinach w czerwcu, od 2 sierpnia miałem stawić się... Czyli standardowo zupełnie. No tak. U łaciników jest tak samo. Jest to czas wakacji. Tak, jest to czas wakacji. Dzieci mieliśmy jeszcze nieduże, więc nie było jakiegoś tam większego kłopotu. Ale już przy zmianie kolejnej parafii, kiedy szedłem do parafii, w której obecnie jestem, to kwestie już ustalaliśmy o wiele wcześniej. W miesiącu kwietniu, maju dopytywałem biskupa odnośnie sytuacji mojej i tak dalej, dlatego że było to związane właśnie z zapisaniem dzieci do szkoły, do przedszkola, do nowego miejsca, przygotowanie miejsca do mieszkania. Także to są takie normalne życiowe rzeczy, więc to ja bym jakoś tu nie robił z tego jakiegoś takiego wielkiego larum. Wszyscy jesteśmy ludźmi, po prostu trzeba się dogadać. Zmieniamy także pracę. Tak. Zmieniamy też pracę. No, ludzie przeprowadzają się z miasta do miasta. No. A jak wygląda reakcja? Bo funkcjonujesz, no, w Przemyślu było trochę inaczej, powiedzmy. No, już wiemy, że zaczynałeś od Przemyśla. Tam jednak grekokatolicy są. Nie tak dużo, jak w okresie międzywojennym czy wcześniej, ale są. Natomiast, no, już powiedzmy na Pomorzu, gdzie jesteś w tej chwili, grekokatolików jest mniej. Żyją jednak w głębokiej diasporze. Mniej też jest w ogóle sytuacji, w której pojawia się żonaty ksiądz. No bo no, oczywiście są luteranie w Gdańsku, są jakieś wspólnoty pentekostalne czy ewangelikalne, no, ale nie jest standardem, że ksiądz ma żonę. Jak ludzie reagują, jak się dowiadują, że jesteś księdzem? Znaczy, to jest mnóstwo historii. Bardzo ciekawych, bardzo zabawnych w momencie, na przykład, gdy pierwszy raz odbierałem syna w przedszkolu, wracałem z katechezy, że tak powiem, byłem na długo w sutannie, no i przychodzę, dzień dobry, ja po syna. Tak? No i co? A pani przedszkolanka w ogóle nie wiedziała, bo przeprowadziła się z centralnej Polski, gdzie w ogóle nie miała do czynienia z żonatymi księżmi, z żonatym duchowieństwem. Wróciła do sali i mówi: dziewczyny, oddałam dziecko księdzu. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam. No i generalnie sytuacja była taka, że wszystkie zaczęły się śmiać, a bo my ci nie powiedziałyśmy i tak dalej, więc mnóstwo takich bardzo zabawnych sytuacji, ale po dłuższym czasie przebywania generalnie nie ma problemu. Nie ma problemu, nie. A czy są takie rzeczy, bo znowu, jak się rozmawia czasem z księżmi łacińskimi, celibatariuszami, to oni mówią, no nie da rady pogodzić tych rzeczy. To znaczy albo kapłaństwo, albo małżeństwo, albo oddajesz się całkowicie kapłaństwu, no albo, jak to mówi święty Paweł, no Paweł akurat był celibatariuszem i to jak się zdaje takim dość
przekonanym do swojego celibatu. I rygorystycznym. Rygorystycznym celibatariuszem. Albo Pan Jezus, albo żona. No, nie można tego pogodzić. Powiem tak, jeżeli... Dodajmy, że święty Paweł był raczej wyjątkiem wśród apostołów. To znaczy tak, większość z nich miała żonę. Chyba nawet poza Janem. Jan był chyba jeszcze celibatariuszem. Poza tym wszyscy mieli żonę, a nawet jeden miał teściową, to wiemy. Tak. Którą uzdrowiono. I ponoć... Nie pójdźmy w tym kierunku. Tak, dlaczego... Ja mogę powiedzieć, ja nie jestem księdzem, dlaczego Piotr zaparł się Pana Jezusa, bo Pan Jezus uzdrowił mu teściową. Ale też charakterystyczne jest biblijnie, że on pada na kolana i mówi do Jezusa: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Nie po uzdrowieniu teściowej. To go jakoś w ogóle nie przekonało. Tylko tak. Jak tych ryb nałowił, to tak. Wtedy był w szoku. Tak, tak. Za dużo dostał. W jaki sposób, czy da się to pogodzić, czy nie da się tego pogodzić? Da się pogodzić. Da się pogodzić. Wszystko jest kwestią naprawdę organizacji. Wiadomo, parafie są różne, tak? Ale też, jeżeli chodzi o wielkość, są duże i są małe. Z mojej perspektywy, patrząc na to wszystko, to ostatnio sobie też uświadomiłem, w tym roku mija 15 lat kapłaństwa, więc też już troszeczkę. I trochę już widziałem, trochę też słyszałem. I jeżeli księża celibatariusze pisaliby książki, byli wybitnymi kaznodziejami, spowiednikami, pracowali po 15 godzin dziennie, to się nie da tego pogodzić. Naprawdę. No ja chciałem powiedzieć, że są lekarze, którzy pracują po 15 godzin dziennie i wykładają i jakoś mają rodziny. To jest trudne dla rodzin, ale się dzieje. Ale się da, ale się da. I tak samo w kapłaństwie, w naszej misji i służbie da się to pogodzić. To jest kwestia wyboru i organizacji czasu pracy. To jak my potrafimy to zrobić. Osobiście uważam, że sytuacja, w której ja byłem jako młody chłopak po seminarium, gdzie leżały dwie opcje na stole, czyli celibat i żonate duchowieństwo, żeniaczka, jak to mówią. Wybrałem tą, w której czułem się szczęśliwy, miałem poczucie, że to jest ta droga i podążanie i jestem tej drodze wierny. I nijak mi to nie przeszkadza, a powiem jeszcze więcej, że czasami w małżeństwie z pewnych rzeczy musiałem zrezygnować ze względu na kapłaństwo, a nie na odwrót. Tak? A nie na odwrót. Żona postawiła obiad gorący na stół. Kobieta się starała. Chciała nakarmić męża. Zadzwonił telefon. Proszę księdza do szpitala. Zostawiłem ciepły obiad, pojechałem. Bo tak trzeba. Tak? Bo jest posługa. I nie ma opcji, że są wyjątkowe sytuacje, naprawdę wyjątkowe, jakieś nadzwyczajne. Ale w takim normalnym, codziennym życiu moje kapłaństwo to jest moja służba, to jest moja misja, to jest moja praca, której muszę być wierny. To są moje też zobowiązania i obowiązki, typu modlitwy codziennej, brewiarzowej, gdzie mam obowiązek, tak? I czytanie duchowe, to jest związane z moją pracą. Jakie obowiązki ma według kanonów kościołów, katolickich kościołów wschodnich, jakie obowiązki ma ksiądz grekokatolicki, katolicki ksiądz wschodni w swoim życiu? No sprawować sakramenty, tak? No bo tego od niego się... Ale nie musi codziennie, to wiemy. Jeżeli chodzi o Eucharystię. Jeżeli chodzi o Eucharystię, nie musi codziennie. Tak, nie musi codziennie, ale takim obowiązkiem jest rozwój duchowy, modlitwa, tak? Modlitwa brewiarzowa, modlitwa godzin. Ale brewiarz, rozumiem, jest wschodni, nie zachodni. Tak, brewiarz to nie jest ten taki malutki brewiarzek w czterech tomach, tylko już grekokatolik bierze brewiarz, to już ma tam po prostu 12 tomów. Tak, no, są jeszcze te stare Mineje, Oktoichy, które są w naszym kościele. One obowiązują, to są oficjalne księgi, ale również mamy, że tak powiem, skróconą troszeczkę wersję, która jest dopuszczona do użytku. W ilu tomach? W jednym. No to w ogóle jak dla sióstr zakonnych. Nie, to takie malutkie, takie już dla świeckich. Lajtowe. Takie lajtowe. Ale generalnie mamy obowiązek jedną część z koła dobowego nabożeństw, czy to nieszpory, czy jutrznie, czy czasy, pomodlić się. To jest jedno, bardzo ważne. Drugi obowiązek to jest rozwój duchowy, czytanie duchowe. Tak? No, wszystko, co jest związane z posługą kapłańską. Przynajmniej ja do tego tak podchodzę. Dla mnie obowiązkiem jest na przykład czytanie książki czy komentarza biblijnego po to, żeby przygotować się do kazania niedzielnego. To jest mój zakichany obowiązek. To nie jest przywilej. Że tak powiem, ja jestem postawiony po to, moi ludzie mają prawo do dobrego kazania.
a nie, że tak powiem, słuchanie jakichś historyjek o rybkach i mrówkach i jeszcze czymkolwiek, bo czasami takie bajki również sambony padają. Więc to jest mój obowiązek, przygotować dobre kazanie. Jako obowiązek sobie również stawiam przygotowanie biuletynu parafialnego. Dbanie za parafię, za obejście parafii. No jestem teraz na wiejskiej parafii, więc odpowiadam za to, co się dzieje wokół kościoła, wokół... Tak, rozumiem. W związku z tym, że nie tylko praca duszpasterska, ale też trzeba zrobić porządek, skosić trawę, przyciąć płot. Mam hektar. Jak coś, to zapraszam wokół kościoła. Trawnika. Jak ktoś się nudzi, więc... Jak na Żuławach trawa zaczyna rosnąć już w marcu, więc za chwilę zaczyna się sezon. Bardzo ładne miejsce, tylko rzeczywiście roboty w takim razie jest sporo. Jest, no... 5 ton węgla, jeżeli przywiozą, no to muszę je znieść do piwnicy na zimę, bo, że tak powiem, nie mam serca prosić moich parafian, którzy są na dzień dzisiejszy w większości 50+. I co mam powiedzieć parafianom, żeby przyjdzie mi węgiel młodemu chłopu znieśli do piwnicy, bo mi zimno będzie, a sam to robię. Czy drewno przygotować, czy cokolwiek, tak? To są takie rzeczy związane z takim codziennym życiem. Obejście wokół kościoła. Parafianie również pracują. To nie jest tak, że wszystko chcę wziąć. Nie, ja tylko taki męczennik. Nie. Jeżeli potrzebuję pomocy parafian, rzeczywiście, są jakieś większe prace i tak dalej, to parafianie przychodzą i pomagają. No i również to wszystko, co jest związane z odpowiedzialnością proboszcza, bo proboszcz reprezentuje parafię przed wszystkimi organami państwowymi i tak dalej. Na przykład mam kościół z XIV wieku. To na mnie spoczywa obowiązek przedkładania wniosków dotacyjnych na remonty i tak dalej. No, więc chodzenie po urzędach, papiery, to również zabiera czasu. Ale umówmy się, no, nie siedzę nad tym 15 godzin, tak? No, dziennie. Czyli czas dla dzieci jest. Jak najbardziej. Czasem musi, przynajmniej. Musi być czas dla dzieci, czas dla rodziny. I jest to czas, kiedy każdy z nas musi zorganizować. Tak? Każdy z nas musi zorganizować czas dla rodziny, jeżeli pracuje zawodowo. Co pracuje zawodowo? To zawodowo, a co jest w domu, z rodziną, z dziećmi, to również tak samo my mamy prawo na to, żeby wyjechać na urlop, odpocząć. A kto wtedy odprawia? Ktoś z sąsiedniej parafii, czy jest tabliczka, a to w zależności, w tym czasie nie ale ma? To w zależności, jeżeli jest niedziela, zachodzi na urlop, wtedy po mojej stronie jest zorganizowanie zastępstwa. Tak, zastępstwa księdza, który przyjedzie i odprawi. Ktoś przyjedzie na urlop na Żuławę na przykład. Tak, jak najbardziej. Również można się tak umówić z księżmi. Możemy się tak umówić, że ja jadę do niego na parafię, tak, mieszkam u niego, on przyjeżdża do mnie, mieszka u mnie i generalnie w taki sposób odpoczywamy, jeżeli ktoś chce. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ksiądz Paweł Potoczny, proboszcz parafii świętego Mikołaja. W Cyganku Żelichowie. W Cyganku Żelichowie był naszym gościem grekokatolickiej parafii. W depresji i na zakręcie. Jak ktoś pyta, gdzie mieszkam, to mieszkam w depresji i na zakręcie. W depresji i na zakręcie był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. I na koniec o tym, jak Rosja walczy o pokój tak, że krew się leje i tak walczy o wolność religijną, że płoną świątynie. Od początku rosyjskiej wojny z Ukrainą ponad 60 miejsc kultu religijnego zostało poważnie uszkodzonym w co najmniej 8 obwodach Ukrainy. Kijowskim, donieckim, żytomierskim, zaporowskim, ługańskim, sumskim, charkowskim i czernichowskim. Większość z nich to cerkwie, dodajmy cerkwie Patriarchatu Moskiewskiego. Zniszczenia dotknęły jednak także meczety, synagogi, świątynie protestanckie, katolickie, religijne instytucje edukacyjne i ważne budynki administracyjne organizacji religijnych. I to by było na tyle w sprawie obrony wartości, także wartości religijnych, przez Władimira Putina. I to by było na tyle w dzisiejszym spotkaniu. Do usłyszenia już za tydzień, mówi Tomasz Tardikowski. Podcast Tak Myślę jest dostępny na portalu Deon i w serwisie Spotify. Zapraszam.